Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Podbean oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. 12 minuta, to myślę, że już Macieja Rośnie słucha. No, ale przecież... Słucha, słucha. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić naszego słuchacza Macieja Orłosia. Pozdrawiamy. Oraz wszystkich innych słuchaczy o nazwisku Orłoś. Również tak, również słuchacze o nazwisku tak. Orłoś. Miło. To był dziwny moment mojego dnia. No to dziwny mail. To dość dziwny mail, którego się dostaje. Ale pozdrawiamy, dziękujemy. Ja również, ja dzisiaj chciałbym zacząć od dedykacji. O. Powinniśmy zacząć wymyślać, komu, kto dostaje nasze pozdrowienie tego tygodnia. Dobra. Dorota Rabczewska, prawda? Tak. To zapomniałem o twoim crushu na Dodzie, na Dodę. Ja tak powoli, wiesz. No tak. Z tymi latami tak powoli, powoli, ale... Nie, chciałem zacząć od dla dostawców jedzenia, których złapał pierwszy śnieg. O! No. Bo to jest MVP. MVP totalny. Tym bardziej teraz. Tym bardziej w momencie, gdy większość, coraz mniejszy procent jedzenia jest dostarczany do domów. A tak, więc uważam, że to oni zasługują na to. Także... Jeśli słuchasz tego teraz, w tym momencie wioząc ten zielony, pomarańczowy, bądź też niebieski plecaczek lub innego koloru, nie wiem. Tak, kurde. No. Zielony, już powiedziałem. Doceniamy, dzięki. Zostawiam dzięki. Na piwek zawsze. Ja, dzięki. Słuchaj. Wywaliłeś się kiedyś na rowerze w śniegu? Wiesz co, byłem, to może być zaskakujące, ale byłem na tyle sprytny, by nie jechać na rowerze w śniegu. A widzisz, ja wiem. Wiem, że to może być kontrowersyjna opinia, nie wiem, w twoich kręgach, ale w moich nigdy nie było takich pomysłów. Kurde, no to miałeś wiedzę, jakby... Wiedzę? Wiesz, to jak... Doping. Posiadałeś doping. Gdzieś z uniwersum mnie tak jakby napadła taka wiedza. Wiesz, co mnie napadło? Odkręciłem sobie mikrofon i teraz walczę, w którą stronę. Dobra, znalazłem. Przykręciłem i cały czas to robię. Notorycznie odkręcam sobie przez przypadek mikrofon. Znaczy, on się rozkręca, a ja później próbuję go tak? dokręcić. Tak? Szkodzisz sobie? To teraz opowiedz o tym, jak jeździłeś na rowerze śniegu. I to jest, patrz, teraz uczcie się z mojego tego, z mojego doświadczenia, bo właśnie o to chodzi. Nie było już śniegu. Jak to? To było rok albo dwa lata temu. Aha. A już wtedy był ten z azbestu. Tak, ten już azbestowy był, dokładnie. I teraz mam oczywiście niewydolność płuc. I dlatego się wyjebałem na rowerze, bo po prostu nie mogłem pedałować wystarczająco szybko i spadła prędkość do zera. I... Dobra, nie wiem, gdzie to idzie, ale... Nie wiem. Nie wiem, ale brzmi jak scenariusz na jakąś grę survival, wiesz. Co 7 dni spada śnieg z azbestu. Pewno... Pozdrawiam widzów, Jacek zdał z wideo. Ja również pozdrawiam. Na pewno by mniej frame rate spadał niż podczas 7 tak. Days to Die 7 no. nocy. To było zaraz po tym, gdy śnieg się roztopił. Mhm. I ja miałem takie, śnieg się roztopił. Pogers. Można wyjść Pogers na rower. Na czacie. Pogers na czacie. Można wyjść na rower. Śnieg się roztopił, to prawda, ale jak się okazuje, na ten śnieg rzucane są duże ilości piasku. Mhm. Również na ścieżkę. Mhm. I ten moment ścieżki, gdzie wchodzisz z dużą prędkością w zakręt normalnie i bez problemu w niego wchodzisz, to gdy jest na nim duża ilość piasku, on jest... No, fizyka działa inaczej wtedy. Fizyka mapy działa inaczej. Silnik działa inaczej trochę. Tak. Wtedy. I żeby było lepiej, tak, stało auto na przejściu i widziało wszystko. Więc nie dość, że stałem, podniosłem się, zacząłem, że mam obtarte te owijki przy kierownicy, czyli kurde, do wymiany. I tak spojrzałem na to auto i tak, co zrobić, wiesz, czy pokazać okejkę, że git? No. Pomachać po prostu, że... Czy zrobić ukłon. Cześć, czy ukłon. Nie wiem, podejść, dać wizytówkę może, wiesz. Proszę, nie wiem, na jednym kółku też potrafię. Wstaję, biorę ten rower, podchodzę do okna, pukam. On odbija. Nie. I mówię, dwóch typów podcast na YouTube, jakby co. A teraz mnie olśniło. Aha. Wiesz, jak masz tych gości, którzy chodzą latem, myją szyby na światłach. No. To cyrkowcy, którzy wychodzą na pasy i robią sztuczki. Opisujesz juwenalia.
podczas juwenali dosłownie ludzie chodzą przebrani, studenci, i zbierają pieniądze. Przynajmniej w Toruniu, nie? Może. Okej, okay, nie. U nas po prostu zażywają duże ilości różnych substancji i żgają, i leci w tle Kamil Bednarek. A, widzisz. A to wiesz, to jakby się. Podobnie, nie... ale podobny poziom. To się nie wyklucza, jakby. I potem idą zbierać pieniądze. Dosłownie masz ludzi, którzy są przebrani, na przykład perukę ma. Mm-hmm. Albo przebrał się za Jezusa. I chodzi z wiaderkiem. Pani. Dwie opcje są. Albo założy perukę, albo po prostu przebierze się cały za Jezusa. Tak, i chodzi wiaderko i a, patrzcie, to ja Jezus. I wrzucają pieniążki. O nie, ta biedna babcia jedna. O nie. Babcia z demencją. To już ten dzień? Podchodzi z tej pieniądze. A sprawdza, nie ma biednych. Rzuciła na kasę, na ten, oddała, na tacę dzisiaj w kościele. Nie, oddała wnuczkowi. O kurde. I to nie był jej wnuczek. Ale na, skam na Jezusa. That's no, a new one. That's a new one. Nie, powiedziałbym, że this one's for free, ale nie. Znaczy, dobra, nie, nie, czekaj. This is not a new one. To jest bardzo stary sposób. Jest to klasyk faktycznie. Jest to klasyk gatunku. Przepraszam, jeśli nie chciałem kogo obrazić w tym momencie. Przepraszam. Hej, to ja, Jezus. Hej, to ja, twój wnuczek. Tylko, że hej, to ja, Jezus. I później zbieracie się gdzieś na pustyni w jakimś miasteczku, które budujecie sami. Mhm. I później... I potem... Naprawdę, jest jeden krok od tego skamu na wnuczka, żeby dojść do takiego punktu. No, no. Ostatnio miałem pomysł na nowy skam. W sensie... Wpadł mi i... Po podcaście, okej? Okay? Ale właśnie nie pamiętam nawet, o co chodziło. Ale to też miało być właśnie twist, że na wnuczka, ale z twistem. O. Mhm. Na wnuczkę. Mega twist. Mega twist. Nie spodziewa się. Oni, patrz, wszyscy... Nie pamiętam. Wszyscy ostrzegają przed skamem na wnuczka. Ale ktoś ostrzega przed skamem na wnuczkę? Nie. No właśnie. Nie pamiętam. Cholerna poprawność polityczna. Tak, ale w sumie a propos poprawności politycznej. Mm-hmm. Możemy poruszyć ten temat. Pierdolę po pierwsze. Mm-hmm. Nie, już nie mogę dalej wziąć tego żartu. Nie możesz. Musisz skończyć na tym, że udaje, że kogoś zaczyna obrażać, jakąś grupę. Dokładnie, bo jest to legalne. Jeszcze. W pewnych krajach. Jeszcze. Które znam. Już w takim jestem. Więc tak, na Twitterze tak. Jeden z wielu pomysłów dotyczących ustawy wolnościowej, zamieszczone przez Zbigniewa Ziobro, tweet. Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych. Serwisy społecznościowe nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników, jeśli zamieszczone w nich treści nie łamią polskiego prawa. To był smutny dzień na forum pszczelarzy. To był smutny dzień na forum pszczelarzy, gdy przyszedł ten jeden nowy użytkownik i zaczął pisać o motylach. Tak. I oni tak, ej, off top. I moderacja. Moderator przychodzi, proszę sprawdzić regulamin. Co to za off topy tutaj? To nie Hyde Park, wynocha na Hyde Park. Moderator sprawdza IP i pisze, moi drodzy, niestety nie możemy nic zrobić. Użytkownik jest Polakiem. Januszek 71. Okazuje się być Polakiem. Okazuje się być obywatelem Polski. Właśnie, czy to by działało tylko z Polski? No bo nie ma, internet nie ma terenu. Czekaj, zobaczę. No wiesz co, to jest tak szczegółowo. Więc to musi być, że jeśli wysłałeś z Polski. Nie, polscy użytkownicy. A jeśli na przykład Amerykanin w Polsce mieszka. VPN. Polski VPN, żeby pisać, co chcesz w necie. Czemu Izak używał egipskiego VPN-u? Żeby móc zbanować. Żeby móc banować na Twitchu. No dobra, nie wiem, muszę używać. Nie wiem, po prostu będę udawał, że nie jestem Polakiem. No. Będę udawał, że nie jestem z Polski i wtedy mogę zbanować kogokolwiek na czacie. Totalnie, na luzie. Kurde, widzisz? No jakby to działało na przykład właśnie z Twitchem? Co, wtedy nie możesz zbanować kogoś? No nie, jest Polakiem. W sensie, karta Polaka. Już wygląda jak typowy stream, nie wiem, no tak, twitchowy, polski, topowy. No ale, chat. No tak, ale jakbyś chciał, to nie możesz, tak? No nie, nie możesz. Nie, no bo to Polak, on jest pod ochroną. Jeśli nie łamie prawa polskiego, to jest pod ochroną. Jakby, ja wiem, że to jest, bo to jest ten moment, kiedy prawo już nie jest pisane z tą podstawową, znaczy prawo, to nie jest prawo, tak? To jest jakiś pomysł.
gdy prawo nie jest pisane jakby według jakichkolwiek założeń, jak się powinno pisać prawo. Wiesz, że dość uniwersalne, że, no, że, no bo tak miałem tak kiedyś, kurwa, w podstawówce na historii chyba, że no, że kiedyś to wypisywano przewinienia wszystkie, jakie się wymyśliło, a potem zaczęli to jakby upraszczać, żeby dało się dużo ich podciągnąć pod jeden punkt. Że zamiast, wiesz, za krowę ucinają ci jeden palec, tak, a za świnię pół. Patrz, nie, po prostu założyłem, że im większe zwierzę, tym więcej kosztuje. No w sumie tak jest pewnie. Okej. Okay. Później wrócimy jeszcze do tego, do dużego zwierzęcia. Okej. Okay. Myślę, że my widzimy od razu problem, bo jesteśmy, jak się okazuje, użytkownikami internetu, którzy używają różnych forów od wielu lat i widzą, jak to może być problem. A taka propozycja może wyjść tylko od człowieka, który... Używa w jednym celu. Tak, tego. Który użył tego jednego słowa nie w kontekście dyskusji na temat rowerów. Na pewnej stronie. I tak. Wtedy, dobra, to rozwiąże cały problem tego. Nam wolność słowa, witam z powrotem. Wiesz, że, ale dla nich, dla pewnych ludzi to się sprowadza tylko do dwóch stron tak naprawdę, użytkowanie internetu. No tak. Więc oni totalnie mogą myśleć, że na pewno nie. To, nie to rozwiąże wszystkie problemy. To nie stworzy żadnych nowych. Polak dobrze. To nie stworzy żadnych nowych problemów. Tak, później ktoś może powiedzieć, ale to by dopuściło do spamu. I później w polskim prawie netykieta zostanie zawarta. O nie! I pamiętasz, po pierwsze, nie będziesz miał cudzych opów przede mną. Nie będziesz rikczował S. Nie będziesz rikczował. Trzecie. Czci opa swego i subopkę swoją. No, no. Nie będziesz rikczował essy, jeśli nie jest ona rel. Jeśli relujesz z opem, essuj go. Nie dyguj postu, nie subopa swojego. Tak, tak. A chym zmienimy na znowu mambana. I git. Będzie super. Rozwiązane. Będzie śpiewany przez tego dzieciaka z Włośpu. Uwielbiam tą No tak. wersję. Zajebiście. Będzie i to będzie nowy hymn Polski. Podoba mi się. Ja jestem za. Znaczy nie, to będzie nie nowy hymn Polski. Będzie nowa zwrotka do hymnu Polski. Jakby wszystko, nic się nie zmienia. Melodia się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Są wszystkie cztery zwrotki. Bo dalej już nie ma. Znaczy nikt nie wie, czy są. Znowu mam bana, no to nie jest hymn. To nie jest Kentorota. Wow! No i tutaj teraz karty Polaka zostaje ci odebrane. Mogą cię banować. Melodia to jest ta, szczególnie nigdy nie przypomnę sobie tekstu od razu. Ale dobra, nie wiem, czy jest legalny. Będziesz... Nawet nie wiem, czy legalny jest, żebyśmy przerabiali hymn i może nie idźmy w tę stronę. O, widzisz, to dobrze. Pomyślałem po prostu. Poszedłem do tego utworu, który powinien być hymnem. Dokładnie. No. To brzmi lepiej. Co? Rota od hymnu? Tak. No ale hymn musi być... Ja wiem, że już masz w głowie, że Polacy się biją po głowie ciągle i płaczą, ale no hymn bardziej podniosły jest. Dumny. No bo jak w końcu się wygra na tej olimpiadzie rzut kulą czy coś, no to wtedy chcesz usłyszeć coś fajnego, dobrą nutę. Dobrą nutkę. Jak skoczy ten Polak z tej górki i będzie dalej niż inni, to trzeba, no żeby była ta nutka dobra, tak. Tak. Dobra, racja. No. Ja ten... Ja myślę, że mamy dobry hymn. Myślę, że mamy ładny hymn i myślę, że ludzie doceniają. No. Ale polski hymn podobno jest lubiany na świecie. No jest przyjemny. Bo się z niczym w sumie negatywnym nie kojarzy, nie? Mhm. Bo u nas na przykład dużo hymnów się negatywnie kojarzy. Się z taką pompą też zaczyna. Polacy po prostu nic nie podbili. I wszyscy tak, o, nice! No, nie, bo Polacy nie podbili za dużo nigdy. Tak, to nic się nie kojarzy źle. Nie kojarzy się, dokładnie, że przychodzą i ci coś robią. A potem taki niemiecki, no to trochę negatywna konotacja jest gdzieś tam. Ma to taki gdzieś smak. Jest. Gdzieś, no. Nie, może dlatego, że słowa są zmienione. Albo rosyjski też się źle kojarzy. Też jest taka konotacja. No już odhaczyłem wszystko, co się źle kojarzy. Słyszysz hymn rosyjski i sprawdzasz kalendarz. czy na pewno jest, że jesteś safe, czy nie, wiesz? No. Nie, polski, tak, polski ten. za granicą słyszą polski hymn i mają good for them. Tak. Dobrze, należy się. Mogą śpiewać. Mam nadzieję, że tak zostanie. Hymn polski jest fajny.
Czekaj, o czym? A, właśnie mówiłem. Powiedziałeś, że skakać będą Polacy. Skakać będą Polacy. Tak. Zacząłem ostatnio myśleć. Kropka. Nie, bez przesady. Nie, bez przesady. O jednej rzeczy. O jednej rzeczy. To nie miało być w liczbie mnogiej, tak? Zacząłem ostatnio myśleć o jednej rzeczy, mianowicie co sprawia, że sport jest sportem ekstremalnym? Gdzie jest granica? Jakaś skala musi być ekstremalności tego sportu, wydaje mi się. Może i tak. No bo, ale właśnie o to chodzi, to jest zero-jedynkowe. Albo jest ekstremalny, albo nie jest. Albo jest nie ma jest sportu, vanilla. Nie ma vanilla. Jest sport na misjonarza. Na sport na sport na misjonarza i ekstremalny. Sport na sport misjonarza. BDSM. Sport. No tak. No tak, interesuję się sportami, głównie jednak na misjonarza, tak. Nie lubię ryzykować jakoś kontuzją. Sport BDSM to na przykład wejście na K2 zimą. To jest sport BDSM. Samo K2 się już tak nie wiesz do końca, czy to jest, że biją się, czy wchodzi ktoś na górę. No bo K2 brzmi tak, że równie dobrze to może być sport. Wejście na K2 brzmi jak nie wiesz, czy ktoś pojechał samochodem szybko w jakiejś kategorii. No. Dostał się na jakąś listę na jakieś zawody samochodem. Aha. Czy ktoś się bije w jakiejś kurwa kategorii K2. No. Czy wszedł na górę. Mhm. Czy może... Nie wiem, kurwa, strasznie słabe hasła wymyśla sobie. Ale ja miałem taką rozminę. Byłem w górach, pamiętam. Chodziłem po górach. Na K2. Gdybym mały. I wszedłeś na K2. Tak, bez spodni. Bez spodni. Tak, jakby co, więc himalaiści tam, polscy morda tam, bo ja, wiecie. No i... To był już sport. Ja myślałem sobie BDS-a. O górach. Myślałem sobie o góry Śnieżka, różne góry, Giewont, fajne nazwy. I zacząłem myśleć K2. Ja pierdzielę, ale frajerska nazwa dla góry. No, nie ma. Totalnie frajerska Giewont. Nazwa. A wiesz, że jak kiedyś powiedziałem jako dziecko na Giewont Grunwald i mój tata powtarzał to przez następne 10 lat wyjazdów w górę? Ty pomożesz, do której by się stary wszczepił. Tak, i ja już zacząłem... On tak długo to powtarzał, że ja zdążyłem dojrzeć do tego wieku, że ja też z tego żartowałem. Jakby to tak długo trwało, że to przeszło, wiesz, jak renesans mema jest. Przestało cię to denerwować w pewnym momencie. Tak, w pewnym momencie to było już śmieszne dla mnie. Stało zaakceptowane. No a potem sobie skręciłem nogę i... Już nie mogłeś... Już nigdy nie byłem w górach. Nie, nie. Miałem później długą przerwę w górach i byłem w górach po chyba 7 latach niejeżdżenia. Mhm. I po prostu wziąłem narty ze sobą i musiałem sobie przypomnieć, jak się jeździ na nartach. A pojechałem tam z kolegami, którzy częściej jeżdżą na narty. Shit. Dałem radę. Okay. To było głupie, strasznie z mojej strony, jak się zastanawiam. Głównie z tego powodu, że skręciłem nogę na nartach w czwarty dzień nauki jazdy na nartach. Yeah. Więc miałem tak, 3,5 dnia nauki jazdy na nartach, 7 lat przerwy i zjeżdżanie już z tych gubałówek tam skądś. Nie wiem, skąd się zjeżdżaliśmy, nie pamiętam. Z gubałówek się zje. O Boże. Moje doświadczenie. Ja uwielbiam góry ogólnie, ale zawsze jeździłem tam latem. Łazić sobie po górach. I miałeś ten problem, więc nie mogłem zjeżdżać na nartach. Nie rozumiem, co się dzieje. I wtedy ktoś mi uświadomił. I wtedy wtedy zrzucili azbest. Wiesz co, ten... jako, że jeździłem z rodziną, jeździłem z mamą, więc ona nigdy nie interesowała się ani narciarstwem, ani takim rzeczem. Po prostu jeździliśmy sobie na wakacyjne wyjazdy, a ferie spędzałem w domu. Więc nigdy mnie to nie... To mnie kompletnie ominęło, wyjazd zimowy, aż do momentu, gdy zapisałem się na kolonie zimowe. O, ja nigdy nie byłem na koloniach żadnych. A widzisz. No, bo są dwa rodzaje dzieci. Są dwa rodzaje dzieci. Są te dzieci, które nie jeżdżą na kolonie i są te, które jeżdżą 10 razy w roku na kolonie.
To prawda. Każdego roku. No. Co roku, aż po prostu już w regulaminie nie mogą. Ale to było tak, że ja nie lubiłem kolonii generalnie. Nie chciałem na kolonii ani ten. Tylko, że raz się zapisałem na te kolonie letnie, mama mnie zapisała, bo stwierdziła, no zobacz, może się spodoba. I Rocha tam poznałem. Więc no tak, właśnie miałem generalnie mówić, że dobry pomysł. Dobrze, że pojechałeś, bo Rocha poznać. To w sumie jest plus. Dokładnie. I gdyby nie to, to bym pewnie nie pojechał później znowu. Gdyby nie to, że można człowieka śmiesznego poznać. I z tych samych kolonii były też organizowane kolonie zimowe właśnie. Mhm. I stwierdziłem, dobra, to spróbuję. Mhm. Będą narty, będzie można snowboard, będzie można spróbować. I miałem takie, yo, to była faza, nie, to było już długo po tym, po mojej fazie, gdzie byłem podjarany na skateboarding. Więc miałem takie, no. Jeździłem na desce, wiem jak się na desce jeździ mniej więcej. No to najłatwiej będzie na snowboard się przenieść teraz. Totalnie nie. Hmm. Absolutnie nie. Nie, w ogóle. Jest zupełnie inna rzecz. Nie nauczyłem się jeździć. A okazuje się, że nie można nogi zdjąć. Nie możesz się odpychać? What the fuck? No. Więc to wyglądało tak, że trzy dni wyjazdu... Wybrałem snowboard. Nauczyć się na snowboardzie. Trzy dni wyjazdu. Próbowałem nauczyć się jazdy na snowboardzie. Wypierdalałem się cały czas. Nie nauczyłem się jeździć na snowboardzie. Mhm. A potem zachorowałem i przez resztę wyjazdu leżałem w łóżku. Wszyscy jeździ i wychodzi na narty, no, typo, na snowboard. Brzmi jak typowa historia wyjazdowa taka. Typowa historia wyjazdowa. No jak ja, że trzy dni się uczyłem jeździć na nartach. Pierwszy raz w życiu byłem na nartach. Mm. I po prostu skręciłem kolano. Au. No, bo wjechałem na taki zacieniony i tam okazuje się, że jak jest cień, to jest lód. A. Że tam nie ma już, to nie jest już taki śnieg. Śnieg, tylko tam po prostu jest lód. Kurwa mać. No bo oni to dośnieżają, te stoki. No tak, tak. I tam, nie wiem, po prostu jak jest słońce pada na śnieg. Oskamowany zostałeś. To jest fajny śnieg do jeżdżenia i nagle po prostu, wiesz, są drzewa i one rzucają cień. I się okazuje, że tam, gdzie pada cień, już nie ma takiego miękkiego śniegu fajnego. Jo, pierdzie. Tylko po prostu jest lód i po prostu jedziesz. A ty się kierowałeś takimi regułami natury, po prostu przyrody. Tylko co ci... Małpi mózg podpowiadał. A przez to, że Polak musiał tego śniegu nawieźć. Nie, po prostu wjechałem, bo nie myślałem nawet o tym, czy cień wpływa jakoś na to, jaki jest śnieg. Nie wykonałeś kalkulacji. Nie wykonałem kalkulacji, no wiadomo, zgubiłem się gdzieś po drodze i już no, nie zdążyłem. Więc dla mnie nadal narty i snowboard to jest. Narty nigdy nie miałem na nogach, więc nie mam pojęcia. Znam je czarna magia. Tak samo łyżwiarstwo, nigdy nie miałem łyżw. Więc zimowe sporty, nie wiem, o chuj chodzi w ogóle w tym. Mhm. I poza tym, biorąc pod uwagę, że jeździłem często właśnie w góry latem, to góry zimą były totalnie nudne. Okej. Okay. Wszystko wygląda tak samo. Wszystko, po prostu patrz na jakąś górę, ona wygląda dokładnie tak samo, bo jest po prostu, są po prostu drzewa bez liści i są w śniegu. Cool. Podoba mi się, fajnie. I nie możesz iść na szlak, bo niebezpiecznie. Możesz jedynie iść tym szlakiem, który idzie do stoku. A jak wybrałeś, jak idiota, snowboard, to nawet nie chcesz tam iść. Możesz iść tylko kupić koszulkę. Przyjechałem do Zakopanego, jedyne co ma, ta głupia koszulka na napis taki. Good job, better job. Skoki narciarskie. No. I myślałem o tych sportach ekstremalnych teraz. Co czyni sport ekstremalnym? Powiedziałbym, że na przykład skok do basenu z wysokości. To jest ekstremalne? To jest półekstremalne. Półekstremalne. Jakbyśmy mieli określić taki. Hmm. Bo to nie jest ekstremalne. Nikt nie powie, że to jest ekstremalne. No ale jednocześnie to nie jest dla każdego sport. To nie jest coś, że idziesz, nie wiem, kręgle. Grasz w kręgle. To jest tak, że każdy może. Hmm. Kurde. No. Bo możesz sobie zrobić krzywdę jednak, jeśli źle wylądujesz. No pewnie. No myślę, że jest dużo scenariuszy, które mogą pójść nie tak. Możesz sobie połamać żebra na przykład. A to nie, może to, wiesz co, sport ekstremalny może być po części bardziej się liczy odbiorca, właśnie obserwator, tak, niż jest... tak naprawdę to, co się robi tam. Więc druga rzecz, o której pomyślałem, to kryterium sportu ekstremalnego jest takie, czy zawodnik nosi okulary przeciwsłoneczne, czy nie. Ale na co dzień, czy... Na co dzień i podczas wykonywania sportu. Okej. Jeśli masz gogle i musisz mieć gogle na mordzie, żeby wykonywać ten sport, to jest to sport ekstremalny. No może tak być. Ale no. Na przykład
Jak, a co myślisz, co jest na przykład jeżdżenie na desce jest sportem ekstremalnym? I tu widzisz, tu mamy problem. Bo nie masz gogli. Nie masz gogli, ale masz kask. Czasem masz kask. Masz. Tutaj jest, wiesz, właśnie to się już rozjeżdża, te, rozjeżdżają te kryteria. Kask masz i łatwo sobie zrobić. Często kontuzjowy sport. Kontuzjowy sport. No on już jest nazywany ekstremalny, bo on się kojarzy ekstremalnie. Mi się wydaje, jedyny powód, dla którego skateboarding jest sportem ekstremalnym, to to, że Bam Margera brał udział. Nie, no dużo. A nie, ogólnie dużo. Nie, ogólnie cała ta skaterska kultura była taka crazy, więc tak. Więc to chyba wychodzi faktycznie od kultury i od tego, jacy ludzie. Wydaje mi się, że po prostu jak jest przewaga młodszych ludzi w grupie docelowej, to to jest sport ekstremalny. Dobra, to teraz jeśli opiszę ci sport, w którym skaczesz z wysokości 100 metrów i możesz się zabić, ale w sumie taki base jumping, powiedzmy, nawet, albo skoki spadochronowe, to są ekstremalne sporty, każdy to wie. Mhm. I jakbyś skoczył z wysokości 100 metrów, to niby ci nie powiedział, że to nie jest ekstremalny sport. No. A jednak mają te wąsy i skaczą. I tata to ogląda twój i nie ma problemu, jakby to jest normalny sport. Mały szomania. Skoki narciarskie są sportem ekstremalnym. Totalnie. We wszystkich odhaczają funkcjach. Wszystkie twoje wymogi. Tak. Takie jak... Można się zabić. Masz gogle. Masz gogle. Kask. Skaczesz. Jest niebezpiecznie. Jesteś w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Mhm. A jednocześnie... Skoki narciarskie stały tak znormalizowane, że jak ja widzę tego człowieka, który... Stop romantyzacji skoków. Skok romantyzacji skoków. Powiedziałeś skok romantyzacji skoków. Powiedziałem? Tak. Zromantyzowane. Skok romantyzacji. Skok romantyzacji skoków, tak zwana mały szomania. Więc stop, mówię temu stop, pomyślcie o tym, ten chłop Zastanówcie leci, się. Z jaką prędkością może taki narciarz, myślisz, on tam podróżować? 2 kilometry. na godzinę. Nie wiem. Ja troszkę szybciej. No ile on ile leci? Co, tak 10? 15? Nie, no więcej. 10-15 to jest trucht. No nie wiem, kurde, on tam sobie... Nie wiem, czekaj, zobaczę. Najwyższa prędkość osiągnięta przez skoczka narciarskiego. Im chyba zależy na tym, żeby jak najwolniej leci... Nie no, w sumie. Nie, on musi być właśnie taka... Im zależy tak na pół, bo niby z jednej strony musisz być... lecieć daleko. Skocznie narciarski zawodnicy osiągają prędkość do 95 na godzinę. No to mówiłem tak właśnie. Na skoczniach mamy ci do 105 km na godzinę. Więc oni poruszają się taką prędkością, a potem jeszcze się znajdują 100 metrów nad ziemią. No tak. Tak dodatkowo, przy okazji. No nie. A jeszcze mają narty do nóg przymocowane. A tak, jakby... Ty nigdy nie miałeś na przykład. Więc zacząłem myśleć, jak się zaczyna naukę skoków narciarskich. Bo nie jest tak, że możesz się przygotowywać jakoś. Po prostu jest ten moment pewien, w którym dobra, teraz musisz skoczyć z tego z właśnie nartami wiem. Oni jakoś, a widziałeś to takie filmiki, jak oni tak stoją i chłop drugi ich tak trzyma. Że oni skaczą i ten typ ich trzyma po prostu tak za... Dirty dancing robią, no? Tak, że do góry. I co, i potem już po prostu jest cięcie i następne jest... I następnego dnia już skaczesz. Po prostu stoisz nad tą górą? Tak, chyba tak. Chyba tak to wygląda. No jak to inaczej może wyglądać? Chociaż te treningowe, one są mniejsze faktycznie wyraźnie, ale nadal możesz sobie coś skręcić albo złamać. Nie wiem, jakoś siadasz, nie wiem, kurde, siadasz na małej górce i skaczesz, a potem coraz większa górka. Od razu powiem, kto to wymyślił w ogóle? Najebany baca jakiś. Powiem ci, kto to wymyślił zaraz. Ale ten, chciałem tylko powiedzieć, bo powiedziałem o tych 100 metrach. No. Bo wiem, że zaraz się ktoś odpali, że nie ma wysokości 100 metrów. Chodzi o to, że najwyższe skocznie, no to tam od progu do najniższego punktu lądowiska. O, 100 metrów, taka różnica. Czyli potencjalnie możesz spaść z wysokości 100 metrów, jeśli polecisz tak. No jeśli lądujesz w tej najniższej strefie, z samego progu, no to... Przebyłeś wertykalnie 100 metrów. No dobra, ale to jest tak. Tylko, jak szybowiec, tak? No tak, tylko, że... No nie, no bo, ale próg jest... Próg wybicia, tak. Okay. W której się wybijasz. Nie jest tego strefy. No właśnie, bo tak już chciałem mówić, że no to sportem ekstremalnym jest też schodzenie ze schodów. Totalnie. No w sumie... Różnie. Sport to jest. Ekstremalny, wchodzenie z zakupami, o, na no. przykład. To musisz ogarnąć, na który palec, która torba. Ale no to w takim razie mówisz, że
że jest osoba, która to wymyśliła i to jest jakby podpisana? Już ci mówię. Czy to jest coś takiego, że autor nieznany? Więc tak. Autor anonimus jakiś. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie na swojej stronie ma taki krótki artykuł, notkę o historii skoków narciarskich. No. Więc musiałem dowiedzieć się, w jaki sposób ktoś stwierdził, skoczył, że wiesz co, ja skoczę teraz z tej górki, polecę na nartach i wyląduję tam. I okazuje się... Czemu na nartach? Słuchaj, no... Nie mógł jakoś skoczyć tak... Nie wiem, kurwa, nie na będziesz, nogach. Nie będziesz zaskoczony. No. Uznaje się, iż pierwszy skok został wykonany między 1044 a 1066 rokiem. Według legendy opisanej w norweskich opowiadaniach królewskich wykonał go narciarz Heming, ratując się przed śmiercią na stromym stoku wyspy Bremengen. No i kolejny raz przypadek jest matką wynalazków, tak to się wyobrażam mówi. To się mówi. Wyobrażam sobie, jak ten gość spada z tego stoku i nagle wyprzedza kilkaset lat progresu w sporcie i układa się dokładnie w tą pozycję Małyszowo, wiesz, te narty tak do przodu wychylony, tak, ręce z tyłu i telemark taki idealny, łącznie z podniesieniem rąk i takim skrzyżowaniem. I co, i jeszcze sędziowie od razu obok. Każdy to wyglądało tak, że on po prostu spadł z tymi nartami, spadł tam, połamał się całkowicie, a później pomyślał, wiesz co, z tego może być sport. Mógłbym na tym zarobić. Zarobić przy okazji na rehabilitację. I wiesz a to co? W którym roku? Jakoś w między 1044. 1404. No to mi się wydaje... To Polska ledwo była. Tak długo. Okej, okay, to nie może być pierwszy skok. Nie. W momencie, w którym ludzie wymyślili pierwszy narty. Atencjusz, który to... Dokładnie, skoków narciarskich. Musiała być pierwsza osoba, bo jeśli to jest definicja pierwszego skoku, czyli że gość się spierdolił, to pierwsza osoba to będzie ta, która po pierwsze wymyśliła narty... nie wymyśliła, ale poruszała się na nartach, które ktoś wymyślił, czyli mogło to być o wiele wcześniej, bo narty chyba są dość starym wynalazkiem. I drugie kryterium, spadła z wysokości, mając narty na nogach. To był pierwszy skok narciarski w takim razie. Jeśli się kierujemy definicją, że no on wymyślił skoki narciarskie, bo spadł ze stoku. Więc no skam. Totalny skam. No ale to wtedy liczymy trochę tak, że w sumie jak ja skręciłem kolano, no, to też byłem skoczkiem. No tak, właśnie o to chodzi. Bo odrobinę poleciałem najpierw. No, więc... A potem się przewróciłem. Więc... Czyli ja po prostu nie umiałem zrobić telemarka i to jest problem. To był problem. To był problem, na pierwszych dokładnie zajęciach powinien być telemark, a potem dopiero jak się hamuje. Dokładnie. Więc ja... W sumie totalnie tak powinno być. Najpierw powinien być telemark, a potem jak hamować. No bo skoro umiem telemarka, to już umiem, jakbym nie umiał hamować. Dokładnie. Najpierw się uczysz skoków narciarskich, dostajesz złoto. Adam Małysz, zapuszczasz wąsa. Cześć, Adam Małysz kończy karierę i mówi: dobra, czas nauczyć się reszty jazdy na narce. Okej, to teraz. Dobra, opanowałem lądowanie. Mówiliście, jak się wchodzi pod górę? Bokiem, tak? Cyk, 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 schodki. Tak. Adam Małysz, ostatni wywiad. No, jestem gotowy spróbować kijków. Więc tak, nie podoba mi się to. Narciarz Heming, który spadł z stoku, po prostu powinien, uwaga, moja opinia, zaakceptować to, że po prostu się... Wyjebał się i przestał się przypisywać cokolwiek. Bo to jest tak, że no, bo tutaj tory były złe i podwozie było złe. Powinien zaakceptować, że się wypierdolił na nartach i oni powinni po prostu też zrównać z ziemią ten sport wtedy. Dokładnie. Bo wszyscy tak, aha, dobra, czy on się po prostu wyjebał, dobra, on... Dawaj buldożer. A to totalnie było retroaktywnie przyznany tytuł pewnie. No. Że, o, pamiętam historię o narciarzu, co spadł. No to na pewno był pierwszym skoczkiem. Dobra, już. Wydaje mi się, że to dobra, było, już tam. Wydaje mi się, że to nawet nie było wtedy zapisane. Wydaje mi się, że to jest wymyślone. Też tak mi się wydaje. Wymyślone totalnie. Nie ma, jest narciarz Heming. Proszę cię. To typowo nawiązanie do Hemingwaya. Więc jakby typowo wiadomo, że to było o wiele później i ktoś tak, wiesz, tak jak ja zrobiłem kiedyś komiks w świecie Star Wars, jak miałem 8 lat i też nazwy były takie bardzo, takie
Jakbyś wrzucił wszystkie... Dobra, on to bardzo się nie różni w sumie od normalnego nazewnictwa Star Wars, ale że wszystkie nazwy, które były w tych pierwszych rzeczach, no, że tu wrzucasz i mieszasz. I ci wychodzi jakiś tam... Totalnie. I to, nawet to... nie wiem co. I to jest... No, Darth Solo. Darth Solonis. Wiesz, jakiś taki... The Wise. Tak, że jakieś takie... Sky Master, wiesz? Sky Darth. To typowo to brzmi jak statek Imperium jakiś, Sky Master. No i oni tak mieli, tak samo. Oni tak, musimy wymyślić imię. Tam rozgląda się po pokoju, zobaczył książkę Hemingwaya i to było Heming. No. No właśnie. Więc nikt sobie nie przypisuje. Szczególnie, że późniejsze zapiski pochodzą dopiero z 1796 roku. Którego? 1796, czyli no. 700 lat ponad. Dziura trochę. No, duża dziura. Nikt się na tyle nie najebał, żeby... Nikt tyle nie był pijany. Nikt nie był na tyle pijany. I opisują, i to już mogę... To jest totalnie, mogę przyznać, że to są początki skoków narciarskich. Opisują ćwiczenia... Adam Małysz. Opisują ćwiczenia Adama Małysza. Adamus Małus. Adamus Małus. Rok 1025. Koronacja Chrobrego. Małysheim. Adamus Małus. Wykonuje skok ze Śnieżki. A, dokładnie. No, jakoś musi być taki ze Śnieżki. Epicki. I lądując... Mhm. Telemarkiem nakłada koronę na Chrobrego. Dojeżdża idealnie. Nie. Aż w locie. Nie, że punkt, w którym on ląduje, aha, to jest punkt, gdzie stoi Chrobry. I co, on później przylatuje nad nim? Nie, tak... bokiem. Aha, dobra, że bokiem. Dobra, bokiem. Nakłada. Robi taki slam dunk robi tą koroną. I przylatuje. Kojarzysz logo marki Jordan? Powszechnie uznawane jest to, że niby tam to Michael Jordan tak wrzucał piłkę. Nie, jest oczywiście. Nie, to jest nawiązanie. Oczywiście Polacy to wymyślili, a Amerykanie jak zwykle podjebali. Klasycznie. Więc późniejsze zapiski pochodzą dopiero z 1796. Opisują ćwiczenia norweskich żołnierzy pod Trondheim. Wojskowi ćwiczyli wówczas skoki z ośnieżonego dachu szałasu. Co oni, kurwa, planowali jakby to jakoś wpleść w strategię podboju? Że co, że... Wiesz co, to ćwiczyli. Wiesz, no, koń trojański spoko, ale można też tam skoczyć na nartach. To ćwiczyli. Musiało być w dużym cudzysłowiu. To było bardziej coś takiego. Byli stacjonowani przez 2 tygodnie bez żadnego zadania w tym miejscu. Mhm. Musieli sobie wystarczyło radzić. Mieli narty, śnieg i szopę z dachem. Z wisłym. Wymyślili coś. Mhm. Totalnie sobie wyobrażam. Tak, jak... polscy szczypiorniści. Szczypiorniści. Że wiesz, że w stacji... Skąd jest ta nazwa w ogóle? Od szczypiorka, który rósł przy pierwszym boisku, na którym grali. Wiesz, że to kompletnie wymyśliłem oczywiście. A wiesz, że byłbym w stanie... Nie, uwierzyć. Widziałem już to w twoich oczach. Musiałem powiedzieć, że to było wymyślone. Biorąc pod uwagę, że do tej pory w skoczni narciarskie wtyka się gałązki choinek. Bo kiedyś były choinki po bokach. Żeby... Bo to chyba w szczypiornie czy coś takiego było. Naprawdę, okay, to okay, chyba jest teraz, okay. teraz mówię pewnie też nieprawdziwe informacje, ale już myślę, że mówię prawdziwe. A widzisz. Bo sprawdzę to. Na przykład, dobra, to sprawdź, a ja powiem o telemarku. Bo lądowanie telemarkiem, jak myślisz, skąd ma nazwę? No Marek jakiś to wymyślił. Marek telefonicznie przekazał informację. Hej, dzwoni do siebie telemarek. Wow, co to jest? Okazuje się, że pierwszy prototyp skoczni narciarskiej powstał w 1840 roku w norweskiej miejscowości Telemark. Czyli to jest dosłownie lądowanie po prostu typu jak w miejscowości Telemark. Zaczął być uprawiany w szczypiornie. O. Sport. W wersji niemieckiej. W Polsce sport w wersji niemieckiej, 11-osobowej, zaczął być uprawiany w 17 roku, 1917. Nie, w 17 po prostu, w Szczypiornie. Ja mam pytanie. To jest obok, obecna dzielnica Kalisza. Okay. Czyli Kalisz odpowiada za piłkę ręczną. Dobra, no dobra. Okej, okay, no ale wtedy, dobra, czyli Niemcy wtedy. Czyli? Nie, to była Niemiec, to byli Polacy, a to była niemiecka wersja.
Okej. Okay, bo dobra, to był 1917, wiesz, legiony, formowanie, tam, no, Niemcy tutaj wam obiecali ziemię i oni też wam obiecali ziemię i wszyscy się licytowali, kto obieca Polakom gorszego deala po końcu I wojny światowej. Klasyk. No, jakby każdy, że to było, wiesz, how low can you go? Jakby licytacja się zaczynała na poziomie, będziecie mieli państwo i potem schodzili coraz niżej. Ile można im. I Polacy tak, no nie wiem, nie wiem. Nie, no to była przejebana akcja. Bo wiesz, jakby i na terenie każdego zaboru powstawały z Polaków złożone oddziały. It sucks. O. Mamy przejebaną historię. I tutaj powinien hymn zacząć grać. Niestety nie możemy go użyć. Nie, możemy chyba, ale też to nie byłoby stosowne. W sensie na pewno nie byłoby... Nie, musiałbym wtedy wstać, mi się nie chce. A, rozumiem, tak, tak. No jest tak. Więc ja mam pytanie, nie? Uh-huh. Jakby, dobra, no to Telemark z norweskiej ten... Okej, czemu Polacy teraz Wisłą nie lądują? Czemu nie ruchu jakiegoś Wisła nie zrobili, tak? Żeby lądować Wisłą, skoro my mamy, jako Polacy mamy takie... Uh-huh. Albo gąsienicą, o. W sensie, że co, że jakby odpinasz narty w locie i pełzasz? Był ten, skoczek gąsienica kiedyś. A w ogóle... I on był sławny, słynny polski narty, tylko że nie pamiętam. To Małyszem powinniśmy lądować. Małyszem, no właśnie. No. Małyszem albo Wisło, bo nazwą chciałem. Albo wiesz. Strategia banana w bułce. Bułki bananowej. Banan w bułce. Jakby wyglądała pozycja banana w bułce? W sensie wracamy znowu do tego vanilla BDSM. Okej, okay, dobra. No, jakby rozróżnienia, okay. Który, do którego to już by się jakby zaliczało. Ale ten rozwój sportu skoków narciarskich jest popierdolony. Ja oglądałem te stare nagrania, oni machali rękami. Tak, do przodu, tak, tak, chłopiec. Ty wiesz, że kurwa, nie wiem, oni mieli takie, no nie wiem, znaczy oni łapali chyba równowagę. No, jest na ale, ale to wygląda tak, jakby oni się łudzili, że jeszcze coś da się wymyślić. No, że, że nagle poleci. No bo, no co próbowali, słuchaj, oni wykonywali tak... minimum skoków wykonywali. Oni, ci skoczkowie skakali raz w roku. Raz w życiu. Raz w życiu, bo... To były inne czasy były dla tego sportu. Tak. I słuchaj, to się nazywa styl kuczny. Kuczny? Tak. Na początku skoczków obowiązywał tak zwany styl kuczny. Polegał na odbiciu, potem narciarz podkurczał nogi ze 2-3 razy i wymachiwał rękoma. To brzmi jak te pomysły na pierwsze helikoptery. Co były, wiesz, takie wielkie parasole i no. był silnik. Ta spirala taka. Pompował tym parasolem. A, tak, tak, tak. I po prostu tak. Się rozpierdzielało wszystko. Myślałem, że mówisz o tym, o tej spirali, że... A to ten, ale no. Nie, były też pomysły właśnie, że były takie parasole. Więc no, totalnie chyba była taka sama logika szła. No i bardzo mi się podoba to wymachywanie rękoma. Zakładam, że to jest w utrzymaniu... Równowagi. Nie tak. Jakiś, że o, może się uda, może polecę nagle. A myślisz, że był spryciarz, co sobie zrobił skrzydła? Tak. O kurde. Kuba przypomina sobie to jedno nagranie, które kiedyś obejrzał. Nie. Podobno głodności skoczkom dodawały wówczas narciarskie kijki. Wczoraj, 19:10. Oho. Piotr Żyła zdyskwalifikowany. Nie! Nie wystąpi w niedzielnym konkursie. Czemu? Piotr Żyła nie wystąpi w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. O! Fuck. Uwaga. A, mówiłem mu, że sobie darował ten suwak na tyłku. Żeby te błony między rękami a nogami jednak nie montować ich. Nie, jest jeszcze smutniej. Mówiłem, że nie brał tego kapelusza kowbojskiego ze sobą. O 1 centymetr za szeroki kombinezon. Oh man. Dude, jakby... I teraz pytanie, czy to było celowe? Czy to było co przypadkiem, było że o 1 centymetr za szeroki kombinezon był? Wydaje mi się, że to wtedy jest trochę, jesteś trochę się robisz żaglowaty. Tak, właśnie o to chodzi, nie? Ale... Czy to jest przypadek, że był za 1 centymetr, czy ktoś tam z premedytacją stworzył taki? Bo zakładam, że tutaj są, biorąc pod uwagę, że oni są strasznie obcisłe, wiesz, mają obcisłe strasznie te ciuchy, nie? No właśnie, tak. Żeby wyeliminować takie akcje typu, że ktoś sobie po prostu robi z siebie paralotnie.
Więc zakładam, że tutaj doszło do jakiegoś... O, Apoloniusz Tajner, prezes PZN. To? Skwitował w ten sposób. Szkoda. Nie, to nie jest koniec. Wow, ja nie przebierał w słowach. Szkoda, ale takie rzeczy się zdarzają, że szczegół w kombinezonie jest niedograny. Tym razem trafiło na naszego zawodnika. Te kombinezony zwykle są na granicy, nie tylko u nas. Okej, okay, nie tylko my gramy na Egipcie. Okej, okay, tylko nie tylko. Bardzo trudno przejść taką kontrolę. Gdyby chciano szukać detali, można je znaleźć. Kurwa, zajebista wypowiedź. Gdyby chciano szukać detali, można je znaleźć. Coś tym razem nie wyszło, ale na pewno jest to uzasadniona decyzja. Okej, okay, dobra, czyli oni tam wszyscy wiedzą, że to jest tak, że oni naginają do granic możliwości te reguły. No, no. Okej. Okay. Jakby... Znaczy nie ten, mówią, no czasem nie wyjdzie. Tak czasem bywa. Skam nie wyjdzie. Tak bywa, no. Piotr Żyła skakał na egipskim VPN-ie. Dokładnie. No i co, co Piotr Żyła znowu zabrakło centymetrów. Bro, sad shit. Certified sad shit. Słuchaj. Kamil Nie, jak ma Kamil Żyła? Piotr Żyła. Piotr Żyła znowu o centymetr za mały. O nie, najgorsze nagłówki. Nagłówki. Jakieś zdjęcia z żoną czy coś, wiesz, nie. Takie... W ogóle nie dotyczy tego. Czemu, tak, czemu obracacie tę sprawę w tym kierunku? Co zrobisz? Słuchaj. Piotr Żyła nie spełnia oczekiwań. Znowu chodzi o centymetry. Ale to jest okropne. Jeden centymetr kombinezonu to jest po pół centymetra po obu stronach. No tak. No. To on nie mógłby zjeść bułkę więcej czy coś? No właśnie mniej musiałby. Bo to było, chodzi o to, że było za szerokie. No tak. No to jakby zjadł trochę więcej bułek, może by był już do niego by było. Nie, mi się wydaje, że on... Aha, w ten sposób. No nie, kombinezon był że on nie był obcisły wystarczająco. On był za mały w tym kombinezonie. A, o to chodzi. Myślałem, że on był jakoś, nie wiem, ten kombinezon w jakiś sposób był trochę... Tak, nie, no ja tak to pogrubiał go po bokach albo coś, żeby no dawać tak. Większą powierzchnię nośną. No, no tak. No tylko, to jeśli nie przylegał mu całkowicie, to znaczy, że była tam i tak wolna przestrzeń. No o tym mówię. No więc, to on jest za wąski na szerszy kombinezon. A, widzisz, kurde. No tak czy siak przejebana sytuacja. Trzeba było tę bułkę i banana. Bułkę, banana, jeść. Jeden więcej. Ten jeden więcej. Jeden więcej banan. On zapomniał tego jednego więcej. On miał wyliczone wszystko. Co i wiesz, jak kupujesz tą kajzerkę i się okazuje, że to jest jeszcze ze wczorajszego rzutu. O nie. Masz te dwie takie świeże, chrupiące. Ja, tak, i ta jedna trzecia. Miałem tak ostatnio, że były trzy świeże i jedna... Dang. I on tak, daruję sobie, co złego może się stać. co złego. Nie wiem. Nie jest świeża. No nie świeża. Dobra, czyli tak, ja teraz wiem o tym, że... Tak, że kombinezon musi być co do centymetra. I że to jest, są tak bardzo uregulowane rzeczy, żeby to nie dawało im żadnego jakiegoś nielegalnego tego advantage'u. To zacząłem sobie myśleć o tym. Wiesz, jak masz jakieś zawody, jak masz na przykład, nie wiem, zawody typu no tam walki robotów, że masz kategorię, że masa taka. I później masz jeszcze jedną kategorię, free for all, gdzie wyjebane co tam masz, wyjebane po prostu, że się rozpierdoliło wszystko. A to już tak jest coś. To ja liczę na to, że zrobią skoki narciarskie, tylko możesz robić co chcesz. No już jest coś takiego. Jest? Tak, Red Bull to organizuje. Budują takie maszyny nad wodą puszczają. Kurwa mać. Ale chciałbym to zobaczyć na tej ogromnej skoczni. W którym momencie skoczek przestaje być skoczkiem, a zaczyna być paralotnią i lotnią jakoś. Cyberpunk 2077. Leci w nagle którym momencie. Rozpościera ręce i jest ta... Psz, tak strzelaj. Pierdolony transhumanizm. 1002 metry. W którym momencie jakby, wiesz, ktoś zaczyna się niepokoić, że wbudowałeś w swoje ciało jetpack, że masz double jumpa. Ja czekam na transhumanistyczne olimpiady. To będzie zajebiste. Mhm, już są takie, nazywa się olimpiada.
Ale bo na przykład jeśli chodzi o paraolimpiady, no to masz gości, którzy dzięki swoim protezom, na przykład Pistorius, historia Pistoriusa, on nie osiągał lepszych wyników niż olimpijscy biegacze biorący udziały w tradycyjnych olimpiadach. No. Ale te czasy były naprawdę kurwa dobre, wiesz, więc będzie taki moment, że dosłownie ktoś może stwierdzić, wiesz co, wypierdolmy tą drugą nogę. Jezu. No tak może być. Teoretycznie no. Tak może być. No i ja czekam na ten moment, w którym będzie, wiesz co, żeby się lepsze, dosłownie się opłaca po prostu, żeby zrobić to w ten sposób. No, no. No. Tylko to na pewno są jakieś regulacje też w tym. Nie no, oczywiście, na pewno, na pewno. Właśnie, kurde, ciekawe, muszę to poeksplorować. A może bo... nie ma? Ha! O! Po prostu, nie ma. Nie. Co i oni na przykład, o, no nie, no sorry, ale ten smar, no to jest już doping. WD-40 zostało użyte? Oj, byczku. Nie przechodzisz komisji. Tam chodzi gości, wąchać smar odpowiedni. No właśnie. Na bazie silikonu, no nie wiem. Ale tak może być, tak może być. No na przykład w koszach, na wózkach, no nie? Mm-hmm. No to przecież tam crank it up, coś tam... A tam ciekawe właśnie. Podkręć. Nie, niech się kręci lepiej. Bo tam niech jeździsz. Muszą być jakieś regulaminy, znaczy jakieś muszą reguły, być. Bo tak jak masz F1, gdzie niby, dobra, jakie chcecie technologie, używajcie tutaj, żeby to... Znaczy może nie jakie chcecie, ale wy macie tutaj pewien wybór samolot. Technologii tradycyjnych. Ktoś rusza w samolocie po prostu. Tak, bo jeśli chodzi o... Czekaj, są inne zawody, gdzie można co chcesz robić. Tylko nie pamiętam, jak się nazywają teraz. Ale no dobra, F1 są tam w pewnych kategoriach, tylko możesz... musisz się ich trzymać i tam masz kurwa, wiesz, wielkie to miska, nie? Po prostu tego. Jak to ma wyglądać, co wolno, co nie. I właśnie ciekaw jest, jak to wygląda przy na przykład właśnie zawodów na paraolimpiadach albo na paraolimpiadach. Będzie taki moment, w którym to będzie trzeba zdefiniować o wiele lepiej. No. Możliwe, że teraz jeśli chodzi o paraolimpiadę, jakieś, nie wiem, że urządzenia elektryczne nie są... No to na pewno nie. No, ale może kiedyś będą. Ja bym chętnie zobaczył. Że masz po prostu dosłownie kategoria, protezy wzmacniane jakieś. That would be cool. Po prostu chcę zobaczyć, chcę zobaczyć ten egzoszkielet po prostu. Jak robi tego slamda, no. Jak skacze na te wielkie krokwi. Ej, cześć! Gość leci, nagle wychodzą mu dwa jet engine, nie? I, no. I ląduje na innej skoczni. A to byłby flex. Na niemieckiej. I mówi, za rok w Niemczech. Polska! Zaczyna hymn grać. Wyjmuję i otwieram flagę. Się taka, jak Robocop ma tutaj miejsce na pistolet. Na to się otwiera takie i flaga Polski. Tak. On wyjmuje tak, zaczyna machać. Nie, jakby prostuje nogę, otwiera mu się na całą długość nogi, wyciąga wuwuzelę. Flex na augmenty. No. Wuwuzela to jest nieodłączna część. Wuwuzela to jest najgorsza część sportu. No, pamiętam. Zaraz po tym, że... Trzeba biegać. Trzeba się ruszać. Pamiętam, gdy to było... Jaki to był rodzaj? Ten... Dente. World Dente. Cup w Afryce. Dente, no. Nie, mówię o World Cup w Afryce. Mhm, tak. Gdzie tam Shakira właśnie... nagrała piosenkę. Tak. I jeszcze była wuwuzela i to wszystko się tak jakoś połączyło w najbardziej depresyjny punkt mojego życia. Że to było tak, że Shakira nagrała piosenkę, ona tam łaka, łaka, śpiewa. Ale wiesz, że ja nie potrafię myśleć o wuwuzeli i nie mieć gdzieś z tyłu głowy łaka, łaka i jednocześnie nie potrafię myśleć o tej piosence Shakiry i mieć gdzieś z tyłu... No. Miałeś wuwuzelę? Tak. No. Ale ona łatwo... była mi jakoś tak w ogóle, ona przez osmozę. Ja nie chciałem wuwuzeli. Pojawiła się. Ona się po prostu pojawiła. Pojawiła. Dawno nie widziałem wuwuzeli w dziczy. Gdzieś do kupienia albo coś. Czy ja dawno nic nie widziałem. No to prawda, więc... tym bardziej. No, ale jakby, no nie, wuwuzela nie jest może na szczycie mojej listy po lockdownie. Jeszcze nie. No, chociaż tak. Jak jeszcze trochę ale tak... Ale patrz, bo, słuchaj, wiesz co, zwróciłem uwagę na to, że tak robisz to wuwuzeli i sobie myślałem wtedy, wow, serio się dużo pluje przez to pewnie. Wow, bardzo nieodpowiedzialnie. No. Bardzo nieodpowiedzialnie. Czy jeśli
przez jakiś czas jeszcze po szczepieniach i tak dalej, jeśli już zaczną być organizowane jakieś eventy sportowe, to czy będzie obowiązek nakładania maseczki na koniec wuwuzeli? I czy wtedy nie będzie już się z niej robiła pewna trąbka, puzon, coś takiego, nie? Wytłumiona taka wytłumiona będzie. Ale wtedy możesz... Czy na przykład możesz nakładać więcej masek i zmieniać nutę, którą gra. No i masz trzy i robisz... Tu. No. O. This one is for... Nie, bo nie wiem, jak to będzie działać. Nie chcemy. Ale no, takie coś powinno być. I pamiętam, że podczas tego World Cupu chodziły pomysły, chyba to wprowadzili ostatecznie, filtrów specjalnych na audio, które nie było tłumiłyby wuwuzele. Czyli to... To było tak irytujące, był takim problemem. Pamiętam, że to był straszny... Wtedy nie było memów. Wtedy było żart w Teleekspresie na koniec. To był maks taki potencjału memicznego, jaki mógł być. No to pamiętam, że to było, że to się rozniosło echem, że tak powiem. Że haha, wuwuzela przeszkadza wszystkim. Śmieszne. To śmieszne, ale też przeszkadza. Ale też przeszkadza. I no i faktycznie były próby wyciszenia głosów, dźwięków wuwuzeli. No, trudno wyciszyć dźwięk wuwuzeli, bo ona jest taka na takiej częstotliwości raczej dość okupowanej przez dużo dźwięków. No gra. Właśnie. Ona nie jest basowa bardzo, no. Albo bardzo taka sycząca. Tak, bo to nie jest taki jakby jednostajny szum. Nie. To jest różni ludzie robiący różne dźwięki wuwuzelą. No. Więc no, bardzo ciekaw jestem. Czy ta technologia była później rozwijana i nadal funkcjonuje i nadal jest używana podczas niektórych meczów, chociaż tego nie wiemy. Może. No. Wow, naprawdę. A wiesz, transhumanizm idzie w takim dźwiękiem. A wiesz, że piłka w piłce nożnej jest zaczipowana? Czym? Chipem. Wirusem. W środku piłki jest chip, jest szczepionka. I kto wygrywa mecz, ten może się zaszczepić. Ten wybiera, co się z nim dzieje. Tak, ten wybiera, które dziecko zszczepi. Z tych chłopców, co podają te piłki. Kocham transhumanizm. No. O, ej, chłopcy, którzy podają piłki, to był nieodzowny element reklam, które były wyświetlane w czasach na przykład Euro 2012. No bo to działa na wyobraźnię. To działa na wyobraźnię. Bo to możesz pewnie, być ty. To ty bo pewnie ktoś, jakieś dziecko na świecie chciało być na takim, nie wiem, ja nie wiem, ale... Na pewno jakiś ktoś, kto lubił i znał tych sportowców, to pewnie chciał tak. No i podajesz taką piłkę Ronaldo albo Ronaldinho, nie? I zawsze było takie, o i możesz, i też nawet miły był. Wziął piłkę. Wziął piłkę poczochrał cię tak po głowie. I coś wziął takiego. Piłkę, poczochrał po głowie, oddał koszulkę, wypisał czek na 10 tysięcy. Tak, to tak. Był nawet miły. Nie, tyle pieniędzy, co tam w tym sporcie było. Uwielbiam relacje ze spotkań, z jakichś losowych spotkań ze sławnymi osobami. Znaczy, że jest gdzieś w internecie. Widziałem Bruce'a Willisa w restauracji. Zamówił frytki, zjadł burgera, przechodził obok mnie. Tyle. Był niemiły. Był niemiły. Przez to obok niej był niemiły. Są plotki, że Bruce Willis jest niemiłym człowiekiem. Bruce Willis ostatnio zasłynął tym, że chyba jest bardzo nie wierzy w pewny problem światowy, który nas wszystkich dotyka. O nie! No... Tak strzałem. Shit. Tak wyskoczyło mi, ale wiesz, to wyskoczyło na Facebooku, więc nie wiem, czy to jest prawda. Kurde. Bo też jak wyskakuje twarz Bruce'a Willisa i nagłówek typu Bruce Willis okazał się nie być anty-covidowcem, to jakby to nie jest artykuł, który klikam. Tak. To nie jest artykuł, który mnie jakby ja mówię, o kurwa, co muszę... Zostaje z tyłu twojej głowy po prostu. No, tylko to jest coś takiego, że okej, fajnie, nie chcę rozsyłać spamu swoim znajomym przypadkiem potem. No. Bo tam wchodzisz w ten link, że Bruce Willis coś tam i
i tam ci wyskakuje jakaś, wiesz, tam cookies, i przy okazji zaakceptuj coś tam i nagle po prostu nie masz konta. Dobra. No. Znalazłem artykuł o małej miejscowości. Pisze debil. Mhm. Witam. Ostatnio szukając różnych dziwnych i ciekawych artykułów, które mógłbym wam wysłać, natrafiłem na pewien z dość ciekawym w moim uznaniu tytule. Trzymasz się? Okej. Okay. Ostrołęka. 300-kilogramowy byk wpadł do szamba. Niesamowita akcja strażaków. Byku. Oj, byczku. 300-kilogramowy byk wpadł do szamba. Wykrzyknik. Jak się wpada do szamba? Dziurą. Kropka. Dziurą. Na znak zapytania. Myślę, że dziurą. Zaraz się dowiemy. Mam tutaj link do artykułu. Nie jest najświeższy, jak mówił słuchający. Ostrołęka. 300-kilogramowy byk wpadł do szamba. Niesamowita akcja strażaków. Nie, z tytułu bym wnioskował, że to strażacy wrzucili go do szamba. Niesamowite. I tam w komentarzach zostawcie już nasze zwierzęta. Akcja nie do uwierzenia. OSP Ostrołęka, zostawcie nasze zwierzęta, przestańcie je męczyć. OSP Ostrołęka jeździ kładami i zagania byki do szamba. Do różnych dziur. Do zdarzenia doszło we wsi Rycica, niedaleko Ostrołęgi. Do szamba znajdującego się w oborze jednego z mieszkańców wpadł 300-kilogramowy byk. Z uwagi na znaczną wagę zwierzęcia i zagrożenie jego życia, mężczyzna wezwał na pomoc funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej z Baranowa. Mundurowi już na początku napotkali na problem. Byka w szambie? Okazuje się, że byk wpadł do szamba. To jest dość problematyczne. Sytuacja typu, że za trzecim razem dopiero że za trzecim razem dopiero kogoś wysyłają. Bo tak, nie, to jest żart. To jest żart. Nie, to będzie żart. Żart? Drugi raz? Tak, serio? Mundurowi już na początku napotkali na problem, bo ich samochód nie mógł wjechać do budynku. W sensie do szamba, do środka? No kurwa, bez przesady. Byk może się zmieścił, ale nie... O byku, który wpadł do szamba, poinformował jako pierwszy portal Moja Ostrołęka. Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 kwietnia, we wsi Rycica w powiecie ostrołęckim. Na ratunek zwierzęciu pospieszyli strażacy z OSP w Baranowie, jednak ich akcja od początku była utrudniona. To samo co było, ale okej. To dlatego, że samochód mundurowych z HDS-em nie mieścił się do obory, więc odpadł pomysł wyciągnięcia zwierzęcia za jego pomocą. W związku z tym postanowiono wykorzystać liny i węże strażackie, którymi właściciel posesji obwiązał byka, wchodząc do środka zbiornika. Wszystkie będące na miejscu osoby musiały użyć siły mięśni, dzięki czemu wydostały zwierzę z pułapki i przekazali je pod opiekę weterynarza. Yo! Oni wyciągnęli to ręcznie. Obwiązali go wężem strażackim, wyciągnęli byka ręcznie z szamba. Ej, tytuł nie kłamał. To było, bo to było jakoś tak... da się te dźwignie tak zrobić, nie? Że tak to kółko większe, mniejsze, mniejsze, mniejsze i potem, że mniej siły potrzebujesz do wyciągnięcia. Da się, oczywiście. No. Pomyślane, no. Stydzę, że tak... To słuchaj, oni mają łeb na karku w tej Ostrołęce, znaczy w tej pod Ostrołęką. Już ci mówię. Ale kurde, jak byk wpada do szamba? To jest pierwsze pytanie. Dziurą pewnie. Właśnie, od dołu przekopuje się. Czy to było tak, że ktoś nie zasłonił tej dziury? Niestety nie mam tej informacji. No raczej... Czy on otworzył to szambo? Otworzył to szambo? Jak to się stało? To jest ostatnia rzecz, którą się chyba robi. Nawet mając tylko jakieś instynkty takie proste. Nie, chłopie, według mnie OSP w Baranowie totalnie zasługuje na nowego kłada. Czy na ten wyciągnik, co tam wjedzie. I na wyciągnik, co wjedzie do tej szopy. No. Na wymiar zrobić. Powinni zrobić na wymiar i żeby do takich, tego typu szop on już wjeżdżał. Tak, i byk pod obserwację. Byk pod obserwację, nie wiem co, jakby psychiatryczną? Kamery są tutaj, Byk chodzi do terapeuty teraz. Byk raci co tam tą szamba, wiesz, tak no. To wejście do szamba tam. No to, Jezu, właśnie, powody mógł mieć różne do takiej akcji. Ale jakie mogą być powody, dla których byk wchodzi do szamba? Dziura. No tak. Przepraszam. Nie wiem, wpadł, bo... Na pomysł. Cofał tyłem się. Cofał i wpadł do szamba. Nie, byk nigdy nie wyglądał mi na zwierzę, które jest zbyt świadome swojej pozycji w terenie. Ale z drugiej strony, kurwa... Szambo musiało być niezabezpieczone jakoś.
No to jest, moim zdaniem, trzeba się przyjrzeć właścicielowi, tak? No bo to trochę dziwne jest. Wiesz co, ale patrz, wlazł do środka i obwiązał go tymi szambami, więc on wziął odpowiedzialność za to, że byk wpadł do szamba. Powtarzam, 300-kilogramowy byk wpadł do szamba. Tak. A akcja strażaków jest niesamowita. Będzie sobie przypominać o tym przez jakiś czas. O byku, który wpadł do szamba. On? Ten człowiek? Nie, słuchacze. 300-kilogramowy byk wpadł do szamba i są to akcja strażaków. I mam nadzieję, że będziecie myśleć, rozmyślać nad tym, jak wpadł do szamba. No tak. To był dobry artykuł. Cieszę ale się, jak mam. Się ale... jak... Cały czas nie mogę wymyślić, jak wygląda szambo. W sensie, jak wygląda szambo w sumie? O co chodzi z tym dzikiem? No tak, ale jak wygląda szambo? Ja mam doświadczenia z szambem. Mam nadzieję, że to nie łączy się jakoś z twoim brakiem węchu i tą historią z bykiem. Nie, nie. Straż pożarna nie musiała przyjeżdżać. Bartek Sitek wpadł do szamba. Niesamowita akcja strażaków. 300-kilogramowy Bartek Sitek wpadł do szamba. Wow, transhumanizm poszedł naprawdę w dziwną stronę. Jakie masz? Jak wygląda szambo? Czy szambo to nie jest jakaś taka dziura zakryta taką zasłoną betonową? A widzisz. Właśnie. Takim kapslem betonowym. Bo pamiętam bardzo dobrze, gdy wymieniano w moim gospodarstwie rodzinnym szambo na nowe. Wcześniej było jakieś stare, nie wiem z czego było wykonane, nie pamiętam, ale pamiętam dokładnie, jak wyglądało nowe. Z gówna. Widzisz, jak się okazało, nie był to za dobry pomysł. Okazało się, że po prostu wykopanie dziury w ziemi. No. To prowadziło do wielu problemów. Więc... Ale jak kwiatki rosły. A jak pachniało. Nie wiesz. Ale mi nie przeszkadzało. Ja do dziś nie rozumiem, chyba, czemu wymienili to szambo. Chyba, że... Oh man. To jest geneza twojego braku węchu. Tak jebało, że ty w tak młodym wieku to tyle poczułeś, że ty masz węch. Tylko relatywnie do tamtego smrodu... Aha, widzisz, że tak się kształciło mi. Już... No wiesz, to jest tak jakby ci, to jest jak ta historia, że w filmach tak jest, że tam, coś tam dostałem i łamią mu palec i myśli o palcu, a nie o ranie. O kurwa, hardkorowy film. Jest tak w filmach. Ale nie wiem, że Boże, ugryź się w palec. Tak, zastąp ból jeden drugim bólem i po prostu tak przyćmił ten jeden impuls jakby twoje nozdrza, że już nie czujesz nic. Po prostu trafił na dzień, gdy miałem kalibrację węchu w nowym update'cie. Tak. Okej, to jest standard, dobra, rozumiem. Wymieniali to szambo i zostało... Najpierw została wykopana dziura i przewieziony został taki wielki plastikowy zbiornik. Okej. Okay. I on został zakopany tam z dwoma takimi właśnie tunelami, dziurami, które wystawały ponad ziemię. Później to przysypano, to właśnie po prostu było na płasko i zostały tam położone, tak jak mówiłeś, betonowe, takie dwa okrągłe, których ja nie mogłem podnieść. Próbowałeś. No kurwa, oczywiście, że to było. Ej. No to jest klasyk. Lato na wsi, wiesz, jakby... Nie, to akurat przy dziecku to jest normalne, że wszystko jakby, nie? Każdą część, która... To jakby było coś tam, dało się ruszyć. Spróbujmy. I gdy byłem już starszy, to... I gdy mogłem już to podnieść, no to dowiedziałem się, że pod tym jest jeszcze druga plastikowa. Mhm. Taka do odkręcenia. To już miałem... Wtedy już miałem to świadomość, że wiesz co, nie chcę jej odkręcać. Ale gdy się do niej dostał za młodu, to cholera wie, czy tymi kładami by nie przyjechali jednak. Czy by nie było tam robionej dźwigni. Czy dźwignia nie byłaby robiona. No i pamiętam, że myślałem sobie o tym, że zajebiste by było mieć takie szambo. W domu. Ale takie, że nie trzeba go opróżniać. I wtedy się wyprowadziłeś. Nie, ale przejebane jest mieć szambo w domu, myślę. W sensie, że w ogóle dla mnie fakt, że są takie miejsca w Polsce, w nawiasie większość Polski. Gospodarstwa domowe, no tak. Że nie ma takiej kanalizacji, że po prostu, że się nie zastanawiasz nawet nad tym. A, w tym sensie. Znaczy wiesz, to jest na tyle rzadko wypróżniane, bo to jest jednak taki wielki... No tak, ale to jest rzecz, którą musisz się zająć. Nie, jest to, że to musisz zająć. A to najczęściej jest tak, że przyjeżdża ten traktor z tą z tym baniakiem, z tą rurą. Podłączają, wciągają. Musisz przeżyć zapach. Wtedy jest właśnie ostro. Wtedy jest ciężko. Wtedy na całej wsi podobno wiadomo, że ktoś opróżnia ten szambo, ale ogólnie nie jest aż tak...
nie jest aż tak problematyczne, jakby się mogło wydawać. Zaskakująco dużo się mieści. Chyba, że masz byka. No, to jest super problematyczne. Ale to powiedziałeś, że masz dwie rurki takie małe, tak? W sensie znaczy, masz nie, takie... one są spore. One są takie, jak taki... Jak wyobrażasz sobie tą metalową pokrywę przy kanalizacji, no dobra, to jest taki wykosik. Myślisz, że 300-kilogramowy byk wpada w taką? I właśnie... To musiało być stary, jakiś stary model szamba. Tak, to musiało być jakieś otwarte. Przedpotopowy. Tak zwany. Przedpotopowym dziadczyną mową. Co jeśli wszystkie modele szamba mają teraz ten taki okrągły rozmiarów? Tak. Potem jak byk tam wpadł. Znaczy, co... Dobra, historia o wpadaniu do szamba jest 1000. Było w mediach. Niektóre ze strasznym rezultatem, no. Inne z śmiesznym, żeby wpadł. Tak. Też, ktoś nie pomyślał, że może, nie wiem, zrobić jeszcze mniejszą tą dziurę? Ale właśnie o to chodzi, bo tam musi serwisant wejść. Zapomniałeś o ważnym aspekcie. A okej, okay. Czyli ona musi być na tyle duża, że jednak ktoś tam wejdzie. Tak, jeśli będzie trzeba. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Dokładnie. W nawiasie wejdę do szamba. Dokładnie. Serwisować je. Dokładnie. Albo... Serwisować je? Nie wiem, kurwa, co. Sprawdza latarką, czy dziury są? Pewnie tak wygląda, czy jakieś pęknięcia, czy coś. No. I wiesz, mógłby być taki, nie wiem, że się tam zawala coś, nie wiem, w tym i... Bo dosłownie jakby to było zbyt małe, że ktoś tam mógł wejść, mm-hmm. No to masz całe szambo do wyjebania, cały ten wielki blok po prostu. No to znowu przychodzi transhumanizm. Kojarzysz... Wow. Kojarzysz taką kamerkę pod drzwi? Aha. Taki na sznureczku. No tak, endoskop. Nie, nie mam taki. Wiem. Mam taką kamerkę. Okej, okay. No. No to żeby sprzed ramienia, z dłoni... Wyjeżdżała i się ciągnęła w dół i możesz bardzo małą mieć dziurę w szambie. Gościu, nie ma kurwa chuja, że to później do mojego ramienia wróciło, nie pozwolę na to. A potem musisz wziąć chusteczkę jednorazową i tak przytrzymać tej rurki, żeby się tak osadzało wszystko na niej. O Boże, o nie, o fuck. O, dobra, nie chcę już tej przyszłości. Jeden prosty trik, żeby... Jednak, żeby twój kompas polityczny całkiem inaczej wyszedł. Stinki. No. Czy możemy przestać postować kompasy polityczne? Proszę, zrób to. To jest tak, moje pytanie. Na 2021, tak ogólnie, czy po prostu to nie byłoby już takim rozwiązaniem, że już po prostu nie postujmy? W sensie, ja wiem, że masz wolnościowo... Słuchaj. Że masz w prawo... jak to jest? Że wolnorynkowe, ale poglądy społeczne konserwatywne. Wiem już to. Już to wiem. Drogi użytkowniku internetu, jeśli czujesz potrzebę podzielenia się swoim kompasem politycznym, jest 100% szansy, że już znamy twoje polityczne... Tak. Jeśli masz miejsce, w którym chcesz się podzielić kompasem politycznym, tak. To znaczy, że już wszyscy mają dokładnie taki sam. Tak. Tam. Że dokładnie wiedzą. Co oni wszyscy wiedzą. Nikt nie będzie zaskoczony. No. Nikt nie jest zaskoczony, ktoś rzuca kompas polityczny. Nie, bo zapostowanie kompasu politycznego poprzedza pół roku gadania o tym, że zrobisz kompas polityczny i ciekawe, czy ci wyjdzie tak, jak myślisz. I wychodzi ci tak, jak myślisz. Hej, nie ma zaskoczeń. No. A wiesz, dlaczego nie ma zaskoczeń? No. No bo kurwa, to jest kompas polityczny, który jakby... Te pytania są na tyle znane wszystkim. Te pytania się powtarzają ciągle. Jo... Bo jest ten jeden kompas polityczny, taki super, super turbo znany. Jest ten, co wszyscy wszędzie postują. I... Ale przez to też za każdym razem, gdy się pojawia jakikolwiek nowy, obojętnie jakie miałby bezsensowne pytania, wszyscy, yo, nowy kompas polityczny. On na pewno powie to, co chciałbym usłyszeć. On wreszcie zdefiniuje, co ja myślę. Bo ja nie wiem. Czy kompas polityczny jest takim klepaniem siebie po plecach po prostu? O, absolutnie. Absolutnie. Jakie jest inne podrobienie kompasu politycznego? W sensie, jeśli masz jakieś poglądy, to raczej wiesz, jakie to są poglądy, jak je nazwać. Albo, nie wiem, poświęciłeś 5 minut na znalezienie definicji. Wklepałeś sobie, cenię sobie edukację. No to edukacjonizm jakiś, albo coś takiego. Nie ma problemu z tym. Nie wiem, czemu. No, wchodzisz na te kulki z ideologiami. Na polentbolu sprawdzasz. No, wychodzi ci transhumanizm. Tak, no, spodziewałem się po tej akcji z szambem. Jezu. Ale no. Tak, no uważam, że powinno to zostać za nami. Tak. 2020 był tym rokiem
kompasu politycznego i wydaje mi się, że powinien zostać już tam. Dokładnie. Ten kompas polityczny. Bo tak naprawdę to... Kompas polityczny jest jak postowanie o swoich snach. Totalnie też. Totalnie, no. I, sorry, nikt na to nie patrzy. Nie, wrzucasz to i to jest... Mój mózg już dosłownie ma filtr założony, że scrolluje sobie jakiś feed i widzę kompas polityczny, to od razu, wiesz, scroll taki dłuższy troszkę, że od razu przeskakuje do tego postu. Tym bardziej jak ktoś, kto lubi... Tym bardziej jak postuje to ktoś, czyją pracę lubisz. Jeszcze szybciej scrollujesz w dół. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę. Naprawdę fajne... Fajne rzeczy robisz. Mhm. Już tak. nie chcę widzieć więcej. Tak. Znaczy, no to jest strach zawsze, jak widzisz, że ktoś wrzuca ten... Jeśli ktoś wrzuca ten kompas polityczny, to ma jakiś powód typu udowodnić coś komuś tak naprawdę. I jeszcze nasz... No, to też na pewno tak jest. Chyba, że... No, ale głównie to tak jak mówiliśmy, że to jest chyba klepanie po plecach się. Bo zazwyczaj kompas polityczny i tak postujesz już w środowisku, w którym wszyscy mają dokładnie ten sam wynik. W sensie po prostu jest albo bardziej do granicy, wiesz, jakby po prostu jest bliżej lub dalej granicy. No, no. I tyle. A później gadasz z tą osobą i tak to... I potem się on w ogóle inne rzeczy są też dla niej ważne jakby w dyskusji, więc to też nie ma w ogóle żadnego sensu. W dwie sekundy się okazuje, że w ogóle jakby jednak nie jest tym, co ten kompas pokazał. Tak, więc... Tylko... No. Ostatnio myślałem... Thank you for taking the stand. Ostatnio myślałem na temat nauczycieli. Ale nie jakiś taki... Kurwa, to jest dziwnie. Kto myślał o nauczycielach przez ostatnie 20 lat w tym kraju? Dobra, więcej w sumie lat. To zabrzmiało tak, jakby to było w tym systemie, a to raczej... A czy, wiesz co, nie, bezpiecznie to zrobiłeś. Dekady, których ty istniałeś. Tak, przy takim. Tak. Zaczęło mnie męczyć to, że niektórzy nauczyciele pracowali tak długo jako nauczyciele, że widzieli pełne koło, które zatacza moda na uczniach. To prawda. Że oni widzieli tak samo wyglądających ludzi jak teraz, te 20 lat temu. Że oni tak... Tylko, że po prostu TikToka nie mieli tamci ludzie. Ale to jest jedyna różnica. Ej, Kuba, powiedz mi. Ja się zastanawiam. Czy rybaczki to już totalny drip IS-a? Rybaczki to czy są... jeszcze cringe i minus ale rybaczki to mówisz o... To są, te spodnie takie... Co... Kurde, jak... Nie, co tak... to są rybaczki, kurwa? Bo ja zawsze ten... Ja mam takie wyobrażenie, znaczy. Takie... Czekaj, już ci ten pokazuję. Bo dla mnie to było zawsze to wyobrażenie tego, że to są spodnie, które były modne w modzie damskiej, gdy ja byłem dzieciakiem. O, czekaj. One są zbyt... Nie, bo to są zbyt fresze rybaczki. To są takie... To są spodnie, które kończą się gdzieś tu. Spodnie 3/4? 3/4, ale takie obcisłe, one takie nigdy nie damskie. One nigdy nie będą modne. Nie wrócą już? Nie. I czasem się zdarza i wtedy właśnie, że one miały takie dzwonowate, wiesz... A, no to już wtedy tak. Się tutaj. To już wtedy tak. Czyli wróci. Chuj wiesz. No kiedyś wróci. Wszystko musi wrócić. No wszystko ja musi się nie znam. Musi. Ja się nie znam. Ja też nie. Właśnie o to chodzi, no ale myślałem, jak że może... Jak Maca DeMarco, to masz rybaczki, bo podwijasz spodnie na 24 razy do góry, do łydki. 24 razy. Kupujesz zawsze te 5 rozmiarów większe, żeby... Żeby bardziej podwinąć. Że starczyło, tak. No. Takie, że jak chodzisz, to ci te podwinięcia się trą o siebie. No. No. Żeby można było te wiceroje wkładać w nogawkę. Jakby w sensie, że to ona się tworzy taka półeczka. W sensie taka kieszeń się tworzy otwarta. Chłopie. I możesz dookoła wcisnąć paczki papierosów. Ty tam możesz zmieścić wokół... po prostu... Tam masz cały winyl wejdzie. Bo tak, cały winyl wejdzie, chłopie. Tak, bierzesz tak, najpierw tu masz fajeczki, bierzesz, trochę odkręcasz. Jak spakować masz się kolejną... na piknik? Tutorial. I masz po prostu strefy. Tak. Bardziej odkręcasz warstwy, dokładnie. Jak tak. Ten, a na końcu masz dowód osobisty. Nie, to raczej na samej górze, bo będą pytać pewnie. Bo a, to wyglądasz prawda, jak to małe prawda. Dziecko, kurwa. Przepraszam. To był żart tylko. Tak, ja tak nie uważam. Tak, ubierajcie się jak chcecie, każdy się ubiera. Totalnie moja postawa, tak stwierdzam, kurwa, rób co chcesz z ubiorem, tak. Jakby to jest dosłownie rzecz, która jakby to jest tylko twoja. Na nikogo nie wpływa, no. Nikomu nie przeszkadza, ani nie robi ten. Chyba, że masz jakiś napis na koszulce, wtedy wchodzimy już. No na przykład
Good job, better job. Albo pojechałem do Zakopanego, jedyne co mam to z tego, to ta koszulka. No to wtedy już musimy... Wtedy trochę poznać. Przeginasz. Tak, albo napis na koszulkę 300-kilogramowy byk wpadł do szamba. Strażacy, jak to było? Niesamowita akcja strażaków. Niesamowita akcja strażaków. No. No, ale... To wtedy przybijam ci pionę, gościu, bo... Tak, wtedy widzę cię na ulicy i w sumie totalnie. Trochę zaczynam stresować. O Jezus Maria. No. Ale z tymi nauczycielami, no to creepy to jest. Jest creepy. Jest ci... Myślisz, że oni w ogóle patrzą już na to? Czy oni tak mają? Znaczy oni mają tak świadomość, że to jest teraz to, co jest teraz. I uczeń to jest najważniejsza rzecz w moim życiu w tej chwili. A nauczyciel, to jest ta moda teraz. No. Czaisz, że nauczyciele przeżyli spinnery na przykład. W sumie nauczyciele mogą mieć PTSD po tazosach Pokemonów. Tyle, jak mówiliśmy o wuwuzeli. Mhm. Ja pamiętam, ile my napierdalaliśmy na przerwach tazosami o podłogę w podstawówce. Mm. I to brzmi już trochę, jakbyś przeżywał bombardowanie Londynu 5 dzień z rzędu. O kurwa. W sensie ciągle... No. Czekaj. Słuchaj, problem... Wydaje mi się, że to, co najbardziej interesuje nauczycieli i to, na co najbardziej zwracają uwagę z każdą nową modą, no. To czy tworzy się z niej waluta jakaś? Bo tam, gdzie pojawia się waluta, pojawia się hazard. Ja na moim doświadczeniu powiem ci, że nikt na to nie patrzył. I dalej, Maciek, pamiętam, że wygrałeś ode mnie tazosy, kurwa, pierwszej podstawówki. Nienawidzę cię. U nas był moment, gdy... Jeszcze pewnie będzie mógł wcześniej się zaszczepić, bo skażę. Skurwysy. Jeszcze tazosy ma pewnie, patrzy na nie codziennie. Ma tazosy? I wrzuci... Potwierdzenie, że się zaszczepił i te tazosy na to. I ja wiem, że to będzie vendetta wtedy przeciwko mnie. Wiecie, gdzie go szczepią i trzyma tego tazosa tak. I tak, pozdro. Nie, całe życie. Całe życie na farcie. No. U nas trochę problemem było... Głównie przeze mnie. Ale Maciek to jest ten sam człowiek, który na mnie doniósł zapowiedzenie latający Holender. Wow. Także on jest, zasłużył na to, że teraz się odegram i powiem. Dobrze, nie, oczywiście, ja ten. Myślę, że bardzo no. Dobrze. No dobrze, oberwą. Dostałem uwagę, on teraz też dostaje uwagę. A dokładnie. U nas popularne były naklejki Pokemonów z... tych, z rogali Chipikao. Był oczywiście album, w którym się zbierało te naklejki. No i spodobał mi się koncept. Tazosy były trochę odleglejszym dla mnie tematem. Tazosy były domeną sąsiadów, bo mama mi nie pozwalała kupować chipsów. Więc ja miałem także miałem kilka tych tazosów, ale wiedziałem, że niestety to nie jest coś, co ja mogę bardziej eksplorować, więc ja się totalnie wciągnąłem w te naklejki. No i moja koleżanka kiedyś na przerwie śniadaniowej, gdzie każdy z nas miał Chipikao, oczywiście moja koleżanka też zbierała te naklejki, otworzyła rogala, może już opowiadałem to historię, ale... Nie, chyba nie. Okej. Otworzyła tego rogala i wyciągnęła naklejkę z Nidoranem. Okej, okay, ja już googluję. To taki Pokemon, ten taki fioletowy, co wygląda trochę jak królik. Taki dziwny. Aha, już widzę. No. I ta naklejka za tym Nidoranem było gradientowe tło. Gradientowe. To jakieś specjalniejsze. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy to. Mhm. Totalnie nie. Wcześniej było po prostu, że solid color jakiś jeden. No. Solid color, nie wiem, masz tego Weedla i masz tam żółty z tyłu. Solid color, wiesz, tak ten. Tutaj był gradient. Tekstura była. I ukradłem jej to. Wow. Ukradłem jej to naklejkę i powiedziałem, że nie wiem, gdzie jest. O nie. I ona próbowała ją znaleźć. O nie. Ja gdzie jest ta naklejka. I trzymałem tą naklejkę. Z jakiegoś powodu jej później oddałem. Albo mi ktoś zmusił, albo ja stwierdziłem, wiesz co, jest bardzo frajerska. Sumienie cię zmusiło.
No, możliwe. O. Ale biorąc pod uwagę, jak byłem bardzo podekscytowany tą naklejką, to chyba ktoś musiał mnie zmienić. No. I oddałem tą naklejkę w końcu. Później okazało, że po prostu wszystkie teraz były takie. Że to druga ta fala tych, wszystkie mają teraz tła takie. Więc jeśli ktoś był total freakiem, no to trochę mu to pewnie przeszkadzało, że teraz są, zmienili kolor, więc tak jakby była zupełnie nowa seria tak naprawdę tych naklejek. Ja pamiętam, że jak dostawałem te nowe naklejki, już były z gradientem z tyłu, no to jak miałem już w moim albumie wklejoną z kolorem stamtąd, to na tej stronie nie mogło być. Nie, właśnie nie. Naklejałem tą nową. Na tamtą? Tak. Ty, bo jest pojebany? Bo lepsza jest. No mówię ci, dla mnie to była ogromna wartość, że było tyle kolorów na naklejce. Ja myślałem, że jakoś po prostu na nowej stronie to, żeby to pasowało czy coś. Nie, totalnie, bo dla mnie to był upgrade. Okej. Okay. To był upgrade. Ja nie podchodziłem do tego, że... To jest. Więc mam nadal ten album i mam miejsce, gdzie widać, są dwie naklejki naklejone na siebie. Wiesz, że już nie do odzyskania jest ta dolna. Wiem, że jest nie do odzyskania. I wiesz, znaczy mi... dobra, widziałem te takie filmy, jak się restauruje obrazy. Byłaby do odzyskania, ale nie wiem, czy warto aż tyle inwestować w to pracę. Wiesz, pod tą lupą, która jest pod lupą, która jest pod lupą, która jest pod lupą i tam skalpelem. Oj tak, 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 tak. No. W Toruniu podobno mamy dobrych restauratorów. Tak się, nie, czekaj, czy to się tak mówi? Nie, to w sumie brzmi, jakbyśmy mówili o... Jakbyśmy mówili o gastronomii. Więc... A to raczej nie macie tego już. Nie, już nie. Nie raczej tego, podobno po już, tym roku? Po tym roku raczej już nie macie w ogóle. W sensie, tylko zostają ci ludzie, którzy po prostu upiekli tyle pierników, że powiedzą, że to po prostu jest rocznik, dwa wcześniej i jakby przeżyją, a nikt inny. Vintage piernik. No. Potężna sytuacja, że idziemy do tego wracać kiedyś. Czy pierniki w ogóle... Nie, no pierniki trzeba zjeść też w miarę świeże, no nie? No, one trochę czerstwieją. Okej. Okay. Też są różne wersje pierników, nie? Tak, są bardziej puszyste, niektóre są bardziej takie kruche. Bo są ciastka. Takie pierniki, co się dostaje na pamiątkę i się już jakby... One nie są jadalne. One są takie, tak. Czyli one są od początku takie, że kamień po prostu. No, mają od początku konsystencję kruchego ciastka, kruchego w cudzysłowie. Nie wiadomo, co bardziej jest kruche. Jakby to ciastko, czy twoje zęby. Nigdy nie wiesz. Tak, jakby tak. Nie wiadomo, nie warto ryzykować. W pierwszym gryzie jakby nie grasz dalej w tą grę. Znaczy to jest jak granie w sapera za dzieciaka. Że nie wiesz w sumie, o chuj tam chodzi i teraz jest szczęście, że za pierwszym razem... Tak. Znaczy tak. Za pierwszym razem nigdy się nie przegrywa. Bo od pierwszego kliknięcia ci generuje mapę. Ale... Miałeś tak w ogóle? Że wiedziałeś o co chodzi za dzieciaka w saperze? Nie, 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 nie. Za cholernie mogę tego rozgryźć. To jest rzecz, która mi została wyjaśniona przez... Internet. Nie, dziewczyna mi wyjaśniła ówczesna długo po tym. Wow. No, i ty tak powiedziałeś, wow, naprawdę jesteś wartościową osobą. Wtedy wiedziałeś, że to jest to. No, czułem się głupio, bo stwierdziłem, wow, to jest naprawdę łatwe. Ej, to jest sensowne jednak, to jest sensowne. Nie? Ale jak widzisz, dużo dzieci jakby nie... Problem jest taki, że ta gra w ogóle nie tłumaczy tego. Tam nie ma tutorialu ani nic. Nie ma. Nie ma. Jak jest help chyba, to tam masz jedyne, co tam masz, to że gra zrobiona dla Microsoft. Fajnie. Więc musisz się albo domyślić, albo gdzieś przeczytać. Gdzie? I may be stupid. Solucje dla sapera. Totalnie. No ja klikałem na czuja. Ja też. Leciałem na czuja. Ale potem odkryłem, że da się prawym oznaczać. A. I dalej nie wiedziałem, o co chodzi. Właśnie. Bo tam było więcej niż jedna opcja. Bo tam potem jest jeszcze znak zapytania. I ja myślałem tak, co jest, kurwa, o co tu chodzi? Już w ogóle, jaki znak zapytania? Jakaś flaga, znak zapytania? Co to jest za gra? O czym ona jest? Nie wiem, buduje się jakieś, kurwa, budynki? Ja byłem przekonany, że to jest gra losowa. Że wiesz, że masz ten ekran i po prostu klikasz losowo i ile razy ci się uda. Ja byłem i pewny, później że właśnie to, gdy... bo to też dawało satysfakcję, że duża połać się oczyściła. I wtedy... W sumie podświadomie pierwszy raz przeżyłem Candy Crusha. No bo tak jakby to jest dokładnie to samo, na czym się teraz buduje gry mobilne takie nastawione na zarabianie. No tak, że... Masz tą satysfakcję i jest losowość i jest satysfakcja. Tak. Klikasz, totalnie. Najpierw ci robi na przykład dużą połać terenu ci czyści. Masz takie wow. Wiesz, i czujesz podświadomie satysfakcję. A potem klikasz i nagle mało i tak...
damn, that sucks. I potem klikasz, znowu dużo. Jo! Ale to kompletny przypadek. No, trzy ruchy. To max. No. Max, tak i tak. Ale no ten drugi jest, wow, totalnie zajebisty. Jeśli się uda. No i właśnie myślałem, że to jest taka gra losowa, że na tym polega. Myślałem sobie, trochę głupie, ale satysfakcjonujące. I później odkryłem, że jest ta flaga. Mhm. I wtedy już do mnie zaczęło dochodzić. O co ci tu chodzi? To są mechaniki, których ja nie rozumiem. To jest więcej. Aha. No. I nie, było to dla mnie zbyt wiele. No i oczywiście wspominała przeze mnie często wspominany zawód, że gra pająk. Nie ma pająków. Nie ma pająków, nie jest o pająku. Nie jest gra o pająk jest o kartach. Ja wolałem pasjans pająk od zwykłego pasjansa. Ja nie ogarniałem pasjansa. Nie, dla mnie to było... Później się nauczyłem, też dużo później, długo po tym okresie, gdzie jedyne gry, jakie miałem, to właśnie te na komputerze. Nauczyłem się, jak działa pasjans i w sumie dużo nie straciłem. No nie, nie. Totalnie nie. Nie, nie. Ja wiem, że moja babcia układała pasjansa na komputerze w pracy. No właśnie, też mam wspomnienia z cioci mojej, która układa na komputerze w pracy. Jest to ta gra. I potem chciałem, żeby mi pokazała, jak to się robi na moim komputerze, na laptopiku, którego przywiozłem na wakacje i pokazała. I potem już dalej też znowu nie pamiętałem, o co chodzi w tym. No. Jak się nauczyłeś grać w szachy? Jeśli grałeś kiedykolwiek? Miałem książkę. A, książkę. I nice. Mój tata umie. I graliśmy razem. Nice. Akurat to od kida małego. Myślę, że tak... chyba ledwo co, to było na granicy przedszkola i podstawówki, to się nauczyłem grać w szachy. Mhm. I, no i książkę miałem taką do gry uczącą tych wszystkich, kurwa, potem tych dziwnych rzeczy, co nie wiem jak dalej, dzisiaj nie wiem o co chodzi, w sensie umiałem, wiedziałem wtedy o tych rzeczach, ale po prostu uznałem, nie. Potrzebuję tylko te, jak one się ruszają i tyle. Tak samo, ja się zatrzymałem na tym, w tym punkcie. Bo potem jak są te roszady, są te jakieś, dojedziesz czymś, zmieniasz w coś, ja tak nie chcę tego. Nie, już to nie chcę tego, ja chcę, po że to było jak warcaby, tylko że są różne figurki. No. Ale tak dużo grałeś w warcaby? Lubiłem warcaby. Ja bardzo lubiłem, ale zawsze mnie ogrywali, bo byłem małym dzieckiem. Zawsze było to. Dziadek i po prostu... I tak wystawiłeś się. Jezus Maria, nie. Jeszcze tak jak by. Cię robili w konia, tak typowo, że cię ustawiali, żeby zrobić później ten ruch. Ten jeden, gdzie zdejmują ci. A to nie wiem nawet. Nie wiem, ale wiem, że... No znaczy, ja byłem ogrywany tak w ten sposób, niestety. Nie wiem, czy mnie pod... Pewnie tak, ale nie wiem. Po prostu się nigdy nie dowiedziałeś. Dopuszczałem się, przyznaję. No. Gdy grałem w gry planszowe z młodszymi dzieciakami. Oszustw. Opuszczałem się oszustw. O nie. Że przedstawiałem im fałszywe reguły na moją korzyść. I pamiętam na pewno, że wmówiłem mojemu koledze, grając w Eurobiznes, że trzeba ci oddawać, że musi ci płacić podatki. Że musi ci płacić podatek od gry. Największe kłamstwo. Tak. Nie, mówiłem mu jakoś, że... komuś tak wgadać? Lol. Mówiłem mu, że jeśli stanę na tym polu, to było w ogóle jakieś losowe pole, to dostaję dodatkowe pieniądze. I pamiętam, że mi to wystrzeliło w ryj w ten sposób, że... On później stanął na tym polu kilkukrotnie. Aha. I ja już myślałem wtedy, no tak, dostajesz pieniądze. Bo według reguł dostaję pieniądze, nie? Tak jak ty wtedy. Tak, dostajesz pieniądze, jasne, oczywiście. O nie. No, już było za głupie się przyznać. Chociaż mogłem, nie no, mogłem go postraszyć, byłem starszy. Mogłem powiedzieć, że nie, totalnie nie. Totalnie. Wtedy musiał być jakieś dodatkowe reguły wprowadzić. No nie, bo ty nie masz czegoś tam, wiesz, albo ty nie zrobiłeś tak. czegoś. Nie, nie, już nie byłem... Myślę, że czułem jednak jakieś poczucie winy w tym, że... poczucie winy związane z oszustwem w eurobiznesie. Niektórzy nie mają. Niektórzy nie mają. Poczucia w eurobiznesie. Poczucia winy. No, ale... ja nie pamiętam. Ja raczej nie oszukiwałem.
Ja raczej grałem zawsze według zasad. Też się starałem oprócz tych momentów. Oprócz tych momentów, kiedy nie. To... Oprócz tych momentów, kiedy nie. Nie, bo nie miałem takich momentów właśnie, że podbierałem pieniądze albo coś takiego w grze, albo że dodałem sobie jakieś punkty. Nie, zawsze było tak, że reguły na swoją korzyść ustawiałem, bo to było dla mnie bardziej... Czułem większą satysfakcję w ten sposób. No i tak powstała pierwsza państwowość, nie? Tak. Jakby... No, kurde. Ja nie grałem w Eurobiznes, tylko w Monopoly. Zasady bardzo podobne. Eurobiznes to nie jest po prostu jakaś kopia Monopoly? Niemalże tak, no. O. Po prostu na polski rynek wtedy był taniej. Teraz się zmieniły chyba figury w Monopoly. Już nie można naparstkiem grać. Co? Czemu? Nie wiem, ale w moja wersja dzieci jadły. Nie ma. Masz Monopoly? No. O kurwa, masz Monopoly. Yo, jakie są wersje figur teraz? No, nie chcę tego brać tutaj. Dobra. Ale nie, dobra, już i tak już się zapełniło. Jak... Dobra, to czekaj, wezmę. Dobra. Czemu nie ma naparstka? Mi się kojarzy, że naparstek to zawsze była nieodzowna część Monopoly. Przecież ja zawsze nakurwiałem naparstkiem. Z tyłu masz chyba figurę. Proszę. Bra. Też na górze jest, ale no. Ale jest dinozaur. Tego nie było. Okay. No. Wiesz co, przyjmuję taką wymianę. Nie, ja nie. Dla mnie to jest chujowe właśnie. Jest tak. Dinozaur, T-Rex, ale bez małych rączek, bo są za małe, żeby dało się je wydrukować 3D. Albo żeby w odlew żeby zrobić. Jest pingwin. Pingwina nie pamiętam też. Kurwa. Jest kaczka, ale taka... Wanienna. Mi się podoba, bo one są zrobione w stylu takim, że to są pionki, które ty znalazłeś w swoim domu, żeby grać w grę jakąś. No. Więc to są pionki, które muszą odzorowywać rzeczy, które ty byś znalazł do tego, żeby mieć pionki w grze. I ten naparstek idealnie pasował. Dokładnie. No. Tak samo jak bardzo malutki kapelusz, który nosisz czasem do kościoła. No tak, oczywiście. Dlatego nie lubiłem oraz do kościoła, gdybym mał. Mini malutki samochód. Mój oraz ulubiony. Twój najmalusieńszy fregata bojowa. A to totalnie może być z tego, z Battleshipa. No. To totalnie wyobrażam sobie, że ktoś bierze... Tak, czyli jest T-Rex, jest pingwin, jest kaczka, jest pies, kot, kapelusz, samochód i statek. No i na pewno był naparstek. To było 1000%. Naparstek to było the coolest shit. Kapelusz zawsze. Pamiętam, że jak byłem małym dzieckiem, to jeszcze mi najmniejszy palec dłoni wchodził do naparstka. Jebany. Odrobinę. Tak wiesz, że odrobinę. I tak jak i to było, wtedy już zaczynały mi się jakieś dziwne tiki robić. Tak. Może dlatego tak ten. Cześć, widzę. O, widzę oryginalny. Okej, okay, czy jest but? Nie ma buta. Był but. Pewnie pingwina nie ma w oryginale. Nie ma pingwina. Jest tak, jest ten stateczek. Mhm. Samochód był. Jest kapelusz, jest samochód, właśnie też taki w tym stylu. No. Jest naparstek, jest piesek. Mhm. I teraz rzeczy, których nie ma w tym nowym. Tak, czyli mamy cztery, które są. Cztery stare. Tak, i teraz jest tak, żelazko. Pamiętam żelazko. Jest żelazko. I to też takie zabytkowe żelazko. Tak, bo to takie płaskie talnie, że je podgrzewasz gdzieś. Taczka. Okej. Okay. Jest taczka. No. Jest bucik. Taki... No to nie ma. I ten naparstek. Czyli jest 8? Tak. 8 było? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. No dobra, czyli zastąpili taczkę, naparstek i bucik. I żelazko. Kurwa, T-Rexem. Dinozaurem, kaczką. Kaczką, pingwinem i kotem. A ten kot nie jest jakiś super, super cute. Nie dostaję punktów za jakieś takie bycie cool. Nie. Mógłby siedzieć jakoś słodko albo coś. No. Wygląda Ale bardziej... piesek wygląda bardzo podobnie. No piesek jest ten sam. Wiesz, co ci powiem? No. Totalnie niestety rozumiem, czemu to zrobili. Bo są, no wiem, w sensie no, na przykład ta taczka jest totalnie złym pomysłem, jeśli chodzi o mały pionek gdzieś do gry. Kurwa, żelazko stare. No i naparstek. Nie spodziewałem się w sumie, że
Chyba to jest tego sytuacja typu, że dzieci nie wiedzą, czym jest dyskietka. Czemu nie. Ikona zapisz to dyskietka? No tak, no bo wiadomo, że naparstek jest starszym konceptem niż T-Rex. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że pomyślałbym, że jednak naparstek jest czymś, co jest nadal rozpoznawalne w jakiś sposób, ale może nie. Nie wiem. No ale co, dinozaur jest starszy od naparstka. Znaczy, patrz, wydaje mi się, że naparstek jest faktycznie rzeczą, która trochę... Ale to by było fajniejsze, że on tam jest. Było, oczywiście, że ja bym wolał, że to był naparstek. Co, myślisz, że stawiali do góry nogami i myśleli, że jest kosz na śmieci? Nie wiem. No, dzieci już teraz nie rozumieją, czym jest naparstek z tego powodu. Boomer cast. My, ale my wiemy, czym jest naparstek, bo babcia nam powiedziała. Babcia, a teraz w sumie, no tak, teraz... Babcia, ludzi, którzy są teraz, by grali w Monopoly. No, teraz pomijam te babcie... to, że ja mam Monopoly, ale nie, no, no wiadomo, Monopoly jest taką grą, kurwa, uniwersalną. Klasyk. Nienawidzę Monopoly, ale zawsze gram, jak ktoś proponuje. Monopoly to jest biały t-shirt. Monopoly jest biały t-shirt. Totalnie. Biały t-shirt z napisem, byłem zakopanem. Jeden, co mam, to ten, ten t-shirt. Nie, o kurwa, ej, faktycznie, koncept naparstka jest, jakby rzeczą, która o tym zdecydowała, jest to, że szybka moda weszła do Polski. Tak, tak, czyli po prostu, no wiadomo, kolonializm, wyzysk. Klasycznie. Klasycznie. No to nic się nie dziwię, że Monopoly próbuje zatrzeć tutaj ślady. No. No tak, no tak, naparstek nie jest znany, bo kurwa nikt nie szyje. Nikt nie szyje. Znaczy ludzie szyją, mają dużo ludzi tam, szyje. Tak, tylko to jest hobbystycznie typowo, tak. A kiedyś to był skill, który każdy miał... Rzemieślnik to był, to było, było coś, co teraz nie istnieje trochę już. Też, też. Ale znaczy, bo szycie to była część rzeczy, które po prostu się w domu robi. No szycie to było tak, jak teraz, nie wiem, kurwa, naprawdę żarówkę wymienić. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Proste takie naprawy i naparstek no tak, też no był tak, bardziej... Że no tutaj coś tam przymocować, przykręcić, zakręcić no. I zaszyć jakąś dziurę albo tak. Przyszyć jakąś łatkę. A teraz rozpierdoli ci się sukienka i masz takie, no faktycznie miała już 5 dni. Faktycznie miała już 5 dni oraz też skrawek materiału do niej na rynku kosztuje więcej niż cała ona, nowa. No, więc... Więc... Dajem. It's gone. No. Ale no i taczkami takim... też już nie wozimy. Że... Tak, są samochody. Istnieją samochody. Wow. No, ale powinno powstać jakieś takie monopoli bardziej, wiesz, polskie. Że na przykład jest byk zamiast psa. Zamiast kart. Zbiornik szamba. Zamiast karty idziesz do więzienia, zamiast idziesz do więzienia pola jest szambo. Zamiast karty, że idziesz do więzienia jest, jesteś zbanowany. Ej, daj to Monopoly. Jakie są tam karty, jakie są tam pola? Więc tak, no masz... Idziesz do więzienia, pole. W ogóle oglądałem wideo esej mówiący o tym, że to jest w ogóle błędnie interpretowane. Że, znaczy, w sensie, nie, że PDW i w ogóle free my boy, tylko, że jakby, że większość osób gra błędnie w Monopoly. Tak, każdy ma swoje własne reguły tak naprawdę i to jest... To jest ciekawe. Piękne, tak. To jest piękne. To jest piękne, tak. Różnorodność, różne kultury. Domiar podatkowy. Zapłać. M100. Szansa. Dworzec centralny. No to są te, które można kupić. To mamy różne ulice. Aleja Jerozolimska. Okej. Okay. Polskie Monopoly ma po prostu polskie ulice warszawskie. Poza tym jest kasa społeczna, szansa, no to wyciągasz szansę i masz jakąś specjalną rzecz. Wodociągi są do kupienia. Jeśli chodzi o specjalne pola, to jest ta szansa, jest to idź do więzienia klasyczne z policjantem, z gwizdkiem i palcem pokazującym. I co? A, bezpłatny parking też jeszcze był. A nie pamiętam, jak to działa. I tu jest też więzienie. Aha, bo to przenosi po prostu chyba gracza. Co? Ta wyprawa do więzienia? Chyba tak, no. Chyba no tak do więzienia przynosi gracza. No jeśli reguła ci każe iść do więzienia, to zakładam, że idziesz do więzienia. Chociaż jest to Monopoly, więc grasz tutaj kapitalistę. Zależy. Zależy, ile masz kapitału. Wiesz, co ci powiem? Wow, okej, okay, rozumiem teraz... Dobra, zrozumiałem właśnie, jakie miały znaczenie stare te... Stare pionki Monopoly. Uważasz, że to była reprezentacja klasy niższej? Nie, tak, dosłownie. Która to jest, pnie no bo, się... Tak, to jest
sytuacja typu, no, zaczął od polerowania butów, później woził taczką, wiesz. Tak, to jest dokładnie to. Czyli jest tak, no tak, jest but. No. To jest ten typ, co czyści buty. Tak. Klasyczny Sknerus Makwacz, pierwsza 10-centówka. Jest taczka, wiadomo, no Robol, wiadomo, to głupi. Tak, tak, tak. Jest... Ale amerykański sen może mu się kiedyś udać. Jest żelazko, no. Co jakby nie, jak ludzie nie, no pracują to... ubrania, to też jest źle. Też naparstek. Źle. Sam pracujesz ubrania, klimat. Naparstek to no. Jest... Takie wiesz, proste, fizyczne... No tak, na, nie, na przykład no. Samochód, no to wiadomo, nie samochód wiem, później... jeździ samochodem, też głupi jakiś. Pies, no ma psa. Tak. Tak, ale to jest taki pies, taki sznaucerek, wiesz, taki... Bo to już też są różne poziomy, bo ten auto to już jest taki... No, a, no właśnie, a może... Spina się. Ej, racja, może wybierasz, no bo jest wybierasz tak... Wybierasz sobie background w ten sposób. To jest yo, D&D. Czy... To jest... Monopoly było D&D? O kurwa, wow. Że wybierasz sobie... Monopoly wybieraj sobie background dosłownie. No, że na i przykład... I to zabrali. Zabrali, no co teraz, co kurwa, dinozaurem jesteś? Co jest kurwa? Jesteś paleontologiem. Nie jesteś dinozaurem, naprawdę jakby bardzo, bardzo na minusie masz wszystko. No, ej, to jest totalnie przemyślane. Okej, czyli tak, na przykład jak masz to ej, auto, no to teraz że jesteś potentantem, nie wiem, jakiejś, nie wiem, fortuny Forda albo coś takiego. Masz ten top hat, no to masz kapitał jakiś rodzinny albo no, coś. No akurat jeśli chodzi o ten kapelusik, no to nawet jakby ten stary dziad Monopoly no właśnie. Jest jakby, ma podobną, ma cylinderek. No dokładnie, a jak masz ten... Battleship, no to coś z wojskiem. Wojskowym no, bo, jesteś, no, wysoko sytuowanym. No, weteran albo coś, albo właśnie wow. Jakiś taki wojskowy Navy, bo Navy też się nie kojarzy z takimi super PTSD rzeczami. Tak, bo tam spokojnie jest. Raczej. Że jakby jeśli, najmniej jak się kojarzy. Jak już coś robisz, to nie widzisz najczęściej, co tak, się albo dzieje. Tak, albo nie wracasz, więc tak. Jakby nie ma tego elementu, że dziwni są ludzie z marynarki wojennej, nie? Damn. Wow. Myślę, że to była wiedza jakaś. Myślę, że teraz zrobiliśmy drugiego Sapera, Saper 2. Myślę, że wszyscy byli święcie przekonani już o tym tysiące lat przed nami. Ciekaw jestem, co to jest ten, teraz. Ale ja nie słyszałem o tym wcześniej i nigdy się nie zastanawiałem nad tymi. I dla mnie to zawsze było, że... Wybierasz sobie pionkę. Pionek, który... No takie losowe pionki, ale... I jakby jakie rzeczy by pasowały na pionka no. I po prostu wymyślasz różne. Tak, ale to się serio totalnie wiąże z zamysłem gry. Wow. No. Ej, jestem pod wrażeniem. Monopoly jest RPG-iem. Monopoly jest RPG-iem. Ale jakoś, no, czyli roleplayować trzeba. A, dlatego nigdy się dobrze nie bawiłem grając w Monopoly, po prostu nie znałem zasad. Słabego miałeś GM-a. Słabego? Co GM-ujesz? A, Monopoly. A, Monopoly, wiesz, bo jakby, tak. W sumie masz gracza, który bank no. Robi, no to jest GM. Nie, GM-em jest... Tysiąc. Niesamowite jest to, że totalnie słychać, że oni specjalnie też mają pewien akcent taki wyrobiony. Ja mam wrażenie, że oni wszyscy mają akcent z południa. Brzmi w ten sposób. Nawet jeśli nie są z południa. Tak. No. Jo. Z akcentem robią. Słuchaj. No. Miałem tutaj wiadomość. Mhm. Kurde, która to była teraz? Tutaj zapisane kilka. O. Ja myślę, że wiesz, my lubimy kończyć takim... Tak, tak, mailem to zawsze tak też takim, wiesz, dobrze. Z przytupem. Z przytupem. Mrugnięcie do widza, słuchacza. Dokładnie. Audio. Słuchacza wideo, widza audio. Historia ze świata. O nie, ze świata zewnętrznego. Tak, ale z Polski, więc niedalekiego. Od Anny. Witam, drogie typy. W kieleckiej Biedronce doszło do skandalu. Nie. Link do artykułu. W cudzysłowie, walka o piwo w kieleckiej Biedronce. Miało kosztować 14 groszy. Przy kasie cena była zdecydowanie wyższa. 16. Jak sprawę komentuje sieć? 14 groszy za butelkę piwa, czyli niecałe 2 zł za zgrzewkę 12 piw. Taka promocja rozpaliła do czerwoności największych chłopców promocji. Także ze Świętokrzyskiego. Z kiedy to jest? Myślę, że głównie ze Świętokrzyskiego. Z kiedy 14 stycznia, to jest new. O kurczę, bo ja słyszałem coś takiego już w zeszłym roku. Ze strony Echodnia EU. W zeszłym roku już słyszałem takie dziwne... Moi informatorzy z
różnych regionów pisali do mnie, że tutaj jest naprawdę super promocja i chyba idę się najebać. Coś takiego. Ale był taki ten, że były była super takie promocja na piwsko. Tak, tak. Nie, ale zazwyczaj... Ale nie była aż taka. Ja to czytałem i miałem takie okej, okay, ale nie idę tam. Nie, totalnie. Jakby no, pójdziesz, już nie będzie tego najpewniej. Albo pójdziesz, że będą tłumy. Co ja z tym zrobię? Wypiję? Bez przesady. No. A jeśli chodzi o samo zjawisko tego, że ktoś popierdoli się w cenach, to jest... Lubię to. Lubię sobie no, później patrzeć, bo różne... Podoba mi się, jak różne reakcje są później sklepu, który to zrobił. Czasem jest takie... No dobra. Macie. No, w takim razie, wiecie co? Nasza wiecie wina. Co? Nasza strata... W nawiasie i tak mamy przebicie na tym jeszcze. Tak, i plus zajebisty ruch marketingowy. No, a jak jest tam wytłumaczone to? Dobra. Redakcja Echa Dnia otrzymała jednak sygnały, że w jednym z kieleckich dyskontów tej sieci doszło do wielkiej awantury, ponieważ przy kasie klient usłyszał, że piwo nie kosztuje 14 groszy, tylko złoty 69. Też bym był jakby wkurwiony. Ekspedientka stwierdziła, że po prostu błędnie wydrukowane zostały etykiety z cenami. Ale dla mnie to jakiś skandal, że przy kasie żądają ode mnie więcej pieniędzy niż pisze na półkach z towarem, mówi nasz czytelnik. Biuro prasowe sieci tłumaczy, że błąd na wydrukowanych etykietach cenowych został natychmiast zgłoszony oraz skorygowany. No, po prostu zwiększyliśmy cenę. Sprawdziliśmy sygnał czytelnika i pojechaliśmy do kieleckiej Biedronki przy ulicy Jana Czwaka Ślańskiego. Okazało się, że informacja o promocji na piwo za 14 groszy wisiała na regale z alkoholem, a klienci dopytywali pracowników, czy to faktycznie prawda. Jezu, to jaki Jezus, jak wrócił i wkładali mu palce w te w rany. Tak. Czy to naprawdę, czy tak może w ogóle być? I ostatecznie na naszych oczach pracownica sklepu ściągnęła kartkę z, jak tłumaczyła, omyłkowo wydrukowaną ceną. O komentarz poprosiliśmy w biurze prasowym sieci Biedronka i trzeba przyznać, że otrzymaliśmy go błyskawicznie. Nawiązając do rozmowy informujemy, że promocja na zakup 12 paków piwa obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka. 14... Cena promocyjna wynosi złoty 69. Czyli z kartą moja Biedronka, natomiast cena regularna to złoty 89 za puszkę. Błąd na wydrukowanych etykietach cenowych został natychmiast zgłoszony, skorygowany. Serdecznie zapraszamy na zakupy. Czytamy w mailu od biura prasowego Biedronki. I to jest tyle. To jest cały komentarz. Cały artykuł. Ale są też komentarze. Gość 4 godziny temu. Jak klient pomylił się przy kasie, traktują go jak przestępcę. Kto traktuje go jak przestępcę? Nie, czekaj. Cofnij. Jak klient pomylił się przy kasie? Tak, myślnik. Traktują go jak przestępcę. W jaki sposób mylisz się przy kasie? Też nie rozumiem. W sensie, że te 5 piw upchanych w kurtce to jest pomyłka? Tak, to jest właśnie. To jest to? Próbuję ogarnąć, o co chodzi. W sensie, ja rozumiem, że oczywiście, ja nie zaprzeczam, że konsumentów różnie się traktuje. I to jest w zależności od tego, jaki humor ma ekspedientka, jaki ma charakter, czy podchodzi do tego profesjonalnie i wie, że już czasy się zmieniły. Czy nie wie jeszcze na przykład. Wiadomo, różni są ludzie i każdy ma też jakieś swoje tam przeżycia ja w życiu. Tak, też nie, ciężko mi winić ludzi ogólnie za to, że nie... Niektórym żadna obsługa w sklepie nie wystarczy. Bo Bruce Willis generalnie był niemiły. Bruce Willis generalnie był niemiły. Tak, to jest też sytuacja tego typu. Gdzieś to dzień dobry, do widzenia, było 5 sekund za późno. Albo wiesz, że w momencie, gdy ta... Jakby... Ja nie usprawiedliwiam wszystkich pracowników ever, ale też... Pamiętajcie, że ci ludzie po prostu mają w głowie, że jeszcze muszą, okej, to teraz jak nie będzie klientów przez najbliższe 2 minuty, muszę wypełnić 5 kolejnych zadań. Tak. Więc to jest... Najlepiej po prostu podchodzić do tego, to nie wszystko jest personalne. Wiesz, po prostu nie wszystko jest personalne, ale ciekawi mnie dalej. To jest ciekawe, że właśnie... Ludzie podchodzą do tego, jakby ktoś przez... Do domu im wszedł i nasrał. Do domu im wszedł, tak, i wrzucił ich do szamba. Zostali stargetowani. Wzięli ich dziecko i wrzucili do tej... Tą pokrywkę odkryli i wrzucili byka do środka. Tak, a wjazd do szopy za wąski był. Dodatkowo. Pomyłka czy oszustwo? Czy w tych sklepach pracują przedszkolaki, którzy nie potrafią czytać i pisać?
Znowu jest atak na jakby... Tak, plus... plus jakby przedszkolaki. Trochę inny rodzaj, okej. Jedyne piwo, które po spróbowaniu wylałem. Jeszcze czegoś tak podłego nie piłem. Czyli kupił ten 50-pak za 20 zł. I dwa dni temu... Powiem tak. Szukasz jeszcze tych tekstów na koszulkę? Tak. Od wódki, rozum krótki. Trzy kropki. Wow. Podsumowane zostało. Damn. No, czy ktoś... Dobra, ustalmy. Hej, więc tak. 2021... Koniec z kompasami politycznymi i nie krzyczymy na pracowników w sklepach za rzeczy, które są w ogóle od nich niezależne. Crazy. It's crazy, I know. Ale można spróbować. To nie wymaga nawet jakiejś wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje sklep. Wystarczy raz w Monopoly zagrać. Damn. Wiesz co? Wszystko się zmieniło, gdy dodali dinozaura. Teraz dzieciaki już w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Jebany TikTok. Tak.